Proszę Państwa, rozpoczynamy sesję drugą. Proszę Państwa, przed nami trzech tenorów polskiej farmakologii. Profesor Andrzej Członkowski z Warszawy, profesor Stanisław Jerzy Czuczwa z Lublina i profesor Władysław Lasoń z Krakowa. I ich właśnie dzisiaj prosimy o poprowadzenie sesji drugiej. Oczywiście. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować organizatorom za to wyróżnienie, jakie mnie spotkało, to znaczy zaproszenie tutaj, zaproszenie do moderowania sesji i w imieniu kolegów również, jak również zastanawialiśmy się, kto zacznie. Padło na mnie, ponieważ oni obaj byli prezesami Towarzystwa Farmakologicznego, ja nie wiem, żeby mi tak zrobić. I według alfabetu. Więc proszę Państwa, to, co organizatorzy powiedzieli, to mamy być brutalni i nie dopuścić do tego, żeby spóźnić się na obiad. W związku z tym, jeżeli prelegenci będą przedłużać, to nie będzie obiadu. Tak jest, proszę Państwa, w związku z tym zasada jest prosta, to znaczy dyskusja po zakończeniu wszystkich referatów. Jako pierwsza wystąpi pani profesor Joanna Jędrzejczak z Kliniki Neurologii i Epileptologii, no i jednocześnie rektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Bardzo proszę. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo serdecznie witam. Mnie przypadła dzisiaj rola, trzymając się tej takiej poetyki sceny, głosu pierwszego. Mam nadzieję, że to jest, no, uzasadnione nie tylko talentem. I teraz tak, a drugi temat, jaki mi postawiono, to jest padaczka nowo zdiagnozowana, ale w takim pytaniu: postęp czy brak postępu w leczeniu? Będziemy mówić o padaczce nowo zdiagnozowanej. Więc mamy takie dwa pytania. To postęp, to przełom. Bez żadnej wątpliwości wprowadzenie leków nowej generacji, tak zwanych leków nowej generacji, to oczywiście jest postęp. Czy to jest przełom, to pewnie będzie mówił o tym Piotr i będą mówili dalsi koledzy, którzy będą występowali później. Bo nie do końca pewnie można powiedzieć, że to jest przełom. No, postęp jest na pewno, że jeżeli mamy coraz więcej opcji terapeutycznych, to może znajdziemy opcję taką, która będzie istotna dla naszego pacjenta. Kilka rzeczy będę Państwu przypominała, na kilka rzeczy zwrócę uwagę tego, co się stało w Polsce, bo na pewno w Polsce możemy mówić w aspekcie nowych leków przeciwpadaczkowych o postępie, ale zaraz powiem, na jakim to tle. No, nie muszę nikogo tu przekonywać, że wybór pierwszego leku w każdej padaczce jest bardzo istotnym zadaniem i niezwykle trudną decyzją. To jest, jak zawsze Państwo wiecie, dobranie do zespołu i do pacjenta. To są wszystko takie bardzo duże ogólniki i bardzo ładnie się to mówi. Natomiast jak mamy pacjenta przed sobą, to musimy się zdecydować na ten lek. No i jeżeli ten lek będzie prawidłowy, to mamy szansę, a przede wszystkim pacjent, że 65% pacjentów będzie miało dobrą kontrolę napadów. I ja bym proponowała, żebyśmy się skupili na tej grupie. Czyli staramy się patrzeć na pacjenta, który nie ma od razu zapisanego, że ma mieć padaczkę lekooporną, tylko pacjent, który ma rozpoznaną padaczkę, my wybieramy lek, tak żeby była jego dobra kontrola. No i zawsze musimy pamiętać, że on z tym lekiem będzie żył dłuższy czas, co doskonale Państwo wiecie, co to oznacza, patrzenie na objawy niepożądane.
Jeśli spojrzymy na literaturę w PubMedzie, taki szybki rzut pod hasłem nowo zdiagnozowana padaczka, to macie Państwo 810 pozycji. No i się teraz trzeba zastanowić, co się zmieniło, jak się spojrzy na pierwszą pracę i na ostatnią pracę. Te lata 70-80 preferowały monoterapię, bo w politerapii występowały interakcje, bo obserwowano korzystne efekty redukcji politerapii z punktu widzenia poznawczego. Szorbun 75 rok, to jest pierwsza praca, jak się tam naciśnie, której efekt jest taki, politerapia jest prawdopodobnie całkowicie niepotrzebna w nowo zdiagnozowanej padaczce u dorosłych. Czy teraz możemy zmienić to stwierdzenie? Pewnie chcielibyśmy nie. Teraz jaki lek będziemy wybierać? No ja się posłużyłam takim cytatem z Margaret Jackson, która mówi o leku przeciwpadaczkowym skutecznym jako o poszukiwaniu świętego Graala. Bo jaki to by musiał być lek? 100% skuteczny, bez objawów ubocznych, bez interakcji lekowych. Mamy taki lek? Chyba nie do końca. Nie ma recepty na wybór leku. Na pewno on powinien być w oparciu o najnowsze badania, czyli o naszą najlepszą wiedzę, ale na pewno nadal jest niedoskonały. No i na pewno jest potrzebne doświadczenie, na które się składają porażki i sukces, a może bardziej porażki. Porażek nie należy się bać, ale należy unikać. No i tu wracamy do evidence-based medicine, która oczywiście jej zadaniem podstawowym to jest pewnego rodzaju identyfikacja luk w naszej wiedzy. Czyli my, chcąc uzyskać wiedzę z evidence-based medicine, potem powinniśmy umieć zadać właściwe pytanie. Znalezienie danych i ocenę ich wiarygodności, przedstawienie wyników, następnie powinniśmy uzyskać odpowiedź i ją zastosować w praktyce u odpowiedniego pacjenta, czyli nie u wszystkich. Czyli dochodzimy do sprawy najważniejszej indywidualizacji wyboru, a to pytanie to polega na tym, czy jeżeli dany lek jest skuteczny w padaczce, to przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć, co to znaczy padaczka. Czy lek jest skuteczny u wszystkich chorych na tą chorobę? Bez względu na ich wiek i stopień zaawansowania, my wiemy, że w przypadku padaczki na pewno nie. Czy lek jest skuteczny w porównaniu z czym? Z tym mamy największe kłopoty. Czy porównujemy z placebo, czy z żadnym lekiem, czy ze standardową, zaakceptowaną metodą leczenia. To wszystko musimy brać pod uwagę, jeżeli dowiadujemy się, że ten lek jest skuteczny. Po prostu. Dalej, znowu ktoś mówi, lek jest skuteczny. To znaczy w jakiej dawce, jak podawany i jak długo stosowany. No i wreszcie, co to znaczy skuteczny? Czy to znaczy, że mamy prawdopodobieństwo ustąpienia napadów, czy zmniejsza ryzyko nawrotu choroby, czy nie powoduje objawów ubocznych, czy poprawia jakość życia, czy zmniejsza ryzyko zdrowia? To są wszystko pytania, na które szukamy odpowiedzi w evidence-based medicine, natomiast my musimy wiedzieć, czego szukamy i nie przyjmujemy do wiadomości, że lek jest skuteczny. Teraz wracając do pytania stare-nowe, prawda, bo to jest to, co dzisiaj mamy dyskutować. Sanat był taką próbą i znacie Państwo doskonale badanie Sanat, które mówiło, czy lepszy jest starsze, czy lepszy jest nowe. Porównywano, Państwo wiecie, karbamazepinę, kwas walproinowy i topiramat w padaczkach pierwotnie uogólnionych, a była również grupa padaczek ogniskowych, gdzie porównywano inne leki z karbamazepiną. Nie włączano wtedy wszystkich innych leków, bo jeszcze ich wtedy nie stosowano. No pokazało tyle, że stary lek kwas walproinowy jest lekiem nadal z wyboru, natomiast jest miejsce alternatywne dla innych leków, w tym wypadku topiramatu i lamotryginy, która po tym całym okresie właściwie wracamy do punktu wyjścia, idąc za mechanizmem, że właściwie lepsze jest dopada ognisko. Ta filozofia nowa jest lepsza od starszego, no ona jest zawsze taka bardzo atrakcyjna i dobrze brzmiąca, natomiast konkluzja tych wszystkich badań, które zostały przeprowadzone, mówi nam tyle, że leki nowej generacji są równie skuteczne jak stare, ale są lepiej tolerowane niż standardowe. Taka też pojawiła się konkluzja. No idźmy teraz do tych pytań, które sobie musimy postawić, mając pacjenta przed sobą. Jaki lek w nowo zdiagnozowanej padaczce u konkretnego pacjenta stawiam? Nie u pacjenta hipotetycznego, tylko mojego pacjenta. Czyli muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki lek jest bezpieczny w ciąży, jaki lek zastosować u osób starszych, czy etiologia napadów ma wpływ na wybór leku. Chociażby na te pytania, a nie umiemy do końca dzisiaj odpowiedzieć. A to są bardzo istotne pytania. Wybór na pewno nie może być oparty na rzucie monety. I tu będę się zbliżać do tego przełomu naszego.
Do tej pory, jeżeli mówimy, wszyscy uczyli, że indywidualizacja wyboru, że lek taki, siaki, owaki powinniśmy, bo pacjent taki, taki, taki. Przychodził pacjent konkretny, przychodził lekarz konkretny i mówił, ale ja panu mogę dać tylko karbamazepinę albo kwas walproinowy. Czyli właściwie co? Albo, albo. Nie o to chodzi. Przełom jest w tym, jeżeli ja mam więcej opcji terapeutycznych, muszę uruchomić swoją wiedzę, swoje doświadczenie i wybrać ten lek właściwy. Czyli jaki to powinien być lek? To powinien być lek o wysokiej skuteczności i tolerancji. I czy można wtedy myśleć o stosowaniu leków nowej generacji? No można, bo przynajmniej jest ta sama skuteczność, lepsza tolerancja. Ale teraz chcielibyśmy znaleźć punkty, istotne elementy, w których rzeczywiście te leki wykazałyby pewną korzyść dla pacjenta. No to wracamy do zasadniczego tematu, czyli zindywidualizowanego wyboru. U dzieci będziemy brać pod uwagę funkcję poznawczą, o tym Państwo dzisiaj usłyszą. Kobiety w wieku rozrodczym, dwa elementy antykoncepcji ciąży, o tym chwilkę jeszcze Państwu powiem. Choroby współistniejące, zaburzenia psychiczne i nowotwory, czyli ta etiologia, którą warto wziąć pod uwagę. No i teraz macie Państwo dwie ostatnie prace, które mówią nam o zastosowaniu lewetiracetamu w leczeniu czy efektach pozytywnych pod kątem funkcji poznawczych, jak również to, co się już od jakiegoś czasu powtarza, mianowicie skutecznej czy dobrej roli, czy dobrej kontroli napadów u pacjentów z napadami o etiologii nowotworowej. Teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę badania dotyczące teratogenności ryzyka malformacji, to też ostatnich prac, które podkreślają, mówią nam tyle, że oczywiście mamy ryzyko wystąpienia malformacji u dziecka matki leczonej lekami, to jest truizm, wiemy o tym wszyscy. Natomiast zbiorczo ujmując tą sprawę, to mamy, że kwas walproinowy ma wyższe ryzyko niż lamotrygina, lewetiracetam czy karbamazepina. Czyli znowu mamy pewną informację, co może być korzystniejsze, co może być mniej korzystne, co nie oznacza, że zawsze musi być tylko ten lek, który się wydaje bezpieczniejszy. Zwróćcie Państwo uwagę na podstawie Europejskiego Rejestru Leków Przeciwpadaczkowych EURAP-u, jaki był rozkład leków u tych kobiet w ciąży. To jest 2004 rok, wczesne, kiedy mamy... Pierwszy lek, jaki jest stosowany, karbamazepina, drugi kwas walproinowy, trzecia lamotrygina. To są te trzy słupki, to jest 2004 rok. Taka koncepcja stosowania leczenia. 2012, lamotrygina, karbamazepina, kwas walproinowy i szybko idące inne leki, w tym lewetiracetam. Zobaczcie Państwo, co się wydarzyło na przestrzeni tych 8 lat. Ano, pojawiły się informacje mówiące o większej ryzyku teratogenności kwasu walproinowego i o dobrym, skutecznym stosowaniu lamotryginy u kobiet w ciąży, które mają zmniejszać ryzyko wystąpienia waku płodu, odbicie. Państwo widzicie olbrzymi wzrost lamotryginy, dalej utrzymująca się karbamazepina, znaczny spadek kwasu walproinowego, no i z czasem pojawiają się leki nowej generacji. No i to jest ta jedna rzecz, która nam mówi, że są pewne przypadki, w których możemy zastosować leki nowej generacji, czy przynajmniej powinniśmy rozważać leki nowej generacji. Jaki był główny hamulec w Polsce? Dlaczego nie stosowaliśmy leków nowej generacji? Ano sytuacja zupełnie chora, która była, mianowicie taka, która mówiła, że refundacja wyznacza nam standard postępowania. Wiele razy o tym mówiliśmy, wiele razy mówiliśmy, że się z tym nie zgadzamy, no i nadal się nie zgadzaliśmy, no ale samo niezgadzanie nic nie daje, trzeba było coś zrobić. Mając mandat państwa, Polskie Towarzystwo Epileptologii zaczęło działać. No i mamy zmiany na liście refundacyjnej, czyli mamy poszerzenie spektrum leków pierwszego rzutu. Czyli możemy powiedzieć, że mamy refundację wszystkich odtwórczych preparatów lewetiracetamu i lamotryginy, ale co jeszcze ważniejsze, udało nam się wprowadzić w ministerstwie koncepcję, a przede wszystkim już rzeczywisty zapis dotyczący leków trzeciego rzutu. Czyli innymi słowy, będziemy się zbliżać do standardów, które mówią, że jest leczenie pierwszego, drugiego i trzeciego rzutu. Na razie mamy leki trzeciego rzutu. Tu sytuacja jest taka, że mamy pozytywną rekomendację AOTMU w przypadku lakozamidu i obecną retigabinę refundację. Czekamy na, po pozytywnej rekomendacji AOTMU, czekamy na akceptację ministerstwa dotyczącą refundacji lakozamidu. I teraz to, co jest tu najważniejsze i na co Państwu chciałabym zwrócić uwagę.
patrząc na listy refundacyjne, na nasze wskazania i na charakterystykę leku. Tak jak Państwu powiedziałam, w nowo zdiagnozowanej padaczce macie Państwo wszystkie leki refundowane. Preparaty, tak? Wszystkie. Natomiast leki o karbamazepina, kwas walproinowy, lamotrygina, lewetiracetamu preparaty, one są refundowane w naszej nomenklaturze wskazań klinicznych jako terapię pierwszego rzutu. Na listach refundacyjnych macie Państwo to napisane pod hasłem padaczka. Teraz jest druga grupa, gdzie macie napisaną Państwo padaczkę lekooporną. My staramy się, żeby wprowadzać pojęcie pierwszego, drugiego i trzeciego rzutu, a wyrzucić lekooporną. Czyli w tej padaczce lekoopornej, to co my nazywamy terapią drugiego rzutu, macie Państwo absolutnie wszystkie leki pierwszego rzutu plus leki typu topiramat, gabapentyna, pregabalina, gabapentyna, topiramat, wigabatryna. To wszystko, co jest w padaczce lekoopornej do tej pory, to jest terapia drugiego rzutu. I macie wreszcie Państwo trzeci rzut pod hasłem na listach refundacyjnych terapia dodana. To jest chaos, czyli teraz Państwo macie trzy rubryczki na listach refundacyjnych. Padaczka, padaczka lekooporna, terapia dodana. Groch z kapustą. No ale od czegoś trzeba było zacząć i do czegoś dążymy. Czyli jeszcze raz Państwu przypominam i podsumowuję. W padaczce pod hasłem padaczka macie Państwo wszystkie leki, które możecie zastosować łącznie z lekami nowej generacji do leczenia nowo zdiagnozowanej padaczki. Czyli jest to coś, co unikamy tej monety czy myślenia jedno albo drugie, tylko wiedza. Decyduje Państwa wiedza i doświadczenie. Czyli my chcemy tak, monoterapia, brak kontroli bądź zła tolerancja, wchodzimy w monoterapię alternatywną, to jest drugi rzut. Brak kontroli, to jest w tym pierwszym rzucie monoterapia, terapia dodana jako leczenie drugiego rzutu i terapia dodana trzeci rzut. I w trzecim rzucie teraz mamy leki najnowszej generacji. Te, które będą wchodziły i jeżeli będą uzyskiwały refundację, to właśnie w terapii trzeciego rzutu, która jest zapisana, że po dwóch nieudanych próbach, zarówno czy w mono, czy w politerapii, można zastosować lek trzeciego rzutu i ten lek trzeciego rzutu jest refundowany. Teraz zaczęłam od tego PubMedu i skończę na tych trendach wyboru pierwszego leku, które się ukazały ostatnio w piśmiennictwie w latach 2000-2010. I zobaczcie Państwo, z grupy 13 miliona KAT pacjentów wybrano 3700 pacjentów z nowo zdiagnozowaną padaczką. Tu były i dzieci, i kobiety, i mężczyźni. I co stwierdzono? No stwierdzono znamienny spadek przepisywanej karbamazepiny i fenytoiny, a znamienny wzrost przepisywanej lamotryginy i lewetiracetamu. Czyli trend jest taki, że ze starego przechodzimy do nowego, co nie oznacza, że to jest przełom. To znaczy, że jest postęp. W grupie kobiet obserwowano znamienny spadek stosowania kwasu, to co widać i w Europie, to na co Państwu zwracam uwagę. W porównaniu do wszystkich pacjentów kobiety częściej otrzymywały kwas foliowy łącznie z pierwszym lekiem. To dobra zmiana, to dobra zmiana. Natomiast w ogóle jest brak zmian w częstości stosowania kwasu foliowego na przestrzeni 2000-2010. Natomiast już odruchowo jest włączany z lekiem pierwszego wyboru i to bardzo dobry trend. No czyli podsumowując, dlaczego leki nowej generacji moglibyśmy zastosować, bo już teraz możemy i nie mamy wymówki? Dlatego, że ma szerokie spektrum, dlatego, że może być łatwiejsze dostosowanie do zespołu czy do rodzaju napadów. Profil jest korzystny, bo mamy mniej reakcji układowych i znacznie lepszy profil farmakokinetyczny. No tak naprawdę podsumowując, jeśli mogę tak trochę pół żartem, pół serio, to jest to, żebyśmy doskonale się wzajemnie rozumieli i nie popełniali pewnych nieporozumień, biorąc pod uwagę czy diagnostykę, czy wybór leku, czy rozumienie całego procesu. Jeśli Państwo pozwolicie, posłużę się tym, czym się posługuje młodzież internetowa, żeby nie było nieporozumień. Komiksy, przepraszam, że ja to włączam Państwu, no ale to dla rozluźnienia atmosfery. No i tekst jest tu taki, który ja Państwu przeczytam. Jobs z Gatesem rozmawiają. Ostatnio koledzy poprosili mnie, żebym kupił browar na imprezę i co? Źle ich zrozumiałem. I to jest ten browar. Także o to chodzi, żeby nie było pomiędzy nami żadnych nieporozumień. Dziękuję bardzo.
śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Panowie przewodniczący, droga Joanno, parafrazując słowa Jerzego Szczura, moglibyśmy powiedzieć tak, leczyć każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale problem się wtedy zaczyna, jeśli istnieje tylko depakina. Tak bym zaczął, proszę Państwa, ten mój wykład, a nie bez powodu to Państwu przytaczam, ponieważ z naszej analizy szpitalnych kart wypisowych, która w ciągu lat 2001-2013 się dokonała, a więc 86 chorych, u 76 z nich depakina była tym wyborem, z którym pacjent wyszedł, że tak powiem, ze szpitala, natomiast nieskuteczność i lub nietolerancja, albo to oznacza albo jedno, albo drugie, albo oba, było w 75%. A więc coś jest na rzeczy, że krytyka stosowania depakiny jako leku pierwszego rzutu może być punktem wyjścia do tego, żeby się zastanowić, czy nie istnieje jakaś alternatywa tego wyboru. Natomiast rynek leków przeciwpadaczkowych w Polsce w roku 2013 wyraźnie pokazuje, że nadal jesteśmy na etapie stosowania przede wszystkim leków klasycznych, z których kwas walpurynowy jest zdecydowanie na pierwszym miejscu, a leki nowej generacji, jakkolwiek by na to nie patrzeć, to jest 25% leków stosowanych przez nas. A więc my walczymy tak naprawdę o to, żeby ta grupa zaczęła w jakiś sposób zjadać coś z tych 75% leków klasycznych, jakie są do tej pory stosowane. Natomiast jak to zrobić? Tutaj jesteśmy, powiedziałbym, w olbrzymim kłopocie. Dlatego mój głos drugi, że jeszcze daleka droga, wynika z tego, że musimy się przemykać przez różnego rodzaju narzuconymi propozycjami wyboru leku przeciwpadaczkowego, które można zawrzeć wokół tych czterech, jak się wydaje, rzeczy. Rekomendacji, konsensusów i wytycznych, którymi przecież powinniśmy się kierować w wyborze leku przeciwpadaczkowego. Powinno to być zgodne z charakterystyką produktu leczniczego. Powinniśmy uwzględniać refundację leku w danym wskazaniu, to jest oczywiste. I w dodatku jeszcze zmierzyć się z tym, co nazywamy praktyką kliniczną, czyli chęcią stosowania leku często niezwiązaną z tymi trzema elementami, które wymieniłem wcześniej. W dodatku, proszę Państwa, jest tak, że ta początkowa odpowiedź na lek przeciwpadaczkowy wybrany przez nas jest niezwykle ważna, ponieważ zła odpowiedź na pierwszy lek determinuje rozwój padaczki lekoopornej, a więc powinniśmy wybierać dobrze. Jeśli wybierzemy dobrze, to nie trzeba sobie wypruwać żył, żeby uzyskać efekt leczniczy, tylko ten efekt osiąga się w niskich bądź średnich dawkach leku przeciwpadaczkowego, który wybraliśmy, o ile oczywiście wybór jest trafny. A więc w zasadzie zasady są proste, natomiast dlaczego my dążymy do tego, żeby nie wybierać leków klasycznych jako leków pierwszego wyboru. Skąd się ta tendencja bierze? Bo ona jest faktem, też Joanna o tym mówiła. Natomiast gdzie tkwi w tej sprawie diabeł? Otóż przede wszystkim w interakcjach lekowych, we wpływie tych induktorów enzymatycznych, które są najczęstszym wyborem w tej chwili, no nie tylko oczywiście, bo kwas walproinowy to jest jakby inna sprawa, ale weźmy pod lupę induktory enzymatyczne. Interakcje lekowe, wpływ na metabolizm witaminy D i mineralizację kości, wpływ na metabolizm gonadalnych sterydów, zwłaszcza testosteronu, czy wpływ na metabolizm cholesterolu i inne markery ryzyka naczyniowego. To są chyba największe grzechy główne, jakie induktorom enzymatycznym można przypisać. Jeśli do tego dołożymy kwas walproinowy z jego teratogennością, zaburzeniami hormonalnymi i wpływem na wagę, to już mamy jasność, że musimy jednak w tym wyborze iść dalej. Podpierają nas spostrzeżenia kliniczne, które mówią, że jest większa śmiertelność u chorych na padaczkę w wieku 25 do 64 i znacząco większa chorobowość i śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych w grupie osób z padaczką, co wiąże się z tym, co wcześniej powiedziałem, z tym wpływem induktorów enzymatycznych. Jeśli do tego dodamy profil farmakokinetyczny leków przeciwpadaczkowych, który ocenia kłopotliwość stosowania tych leków,
to zobaczymy, że jeśli by traktować, powiedzmy, te parametry farmakokinetyczne jako najlepsze, średnie i niskie, to wszystkie stosowane leki przeciwpalaczkowe starszej generacji mają niski profil, a więc niedobry profil w sensie stosowania, jeśli chodzi o ten ranking leków, a dominują oczywiście, i to właściwie aż do tego miejsca jest widoczne, leki nowej generacji. W takim razie, proszę Państwa, jak powinien ten wybór wyglądać? Jeśli byśmy wzięli pod uwagę wskazania rejestracyjne, to o czym już była dzisiaj mowa, to jeśli weźmiemy trzy leki, na które największą mamy ochotę na stosowanie w padaczce z leków nowej generacji, to lamotrygina może być stosowana w monoterapii w napadach częściowych i uogólnionych, w tym także napadach kończyno-chronicznych od 13 roku życia. Można też nią leczyć w monoterapii typowe napady nieświadomości. Mniej nas interesuje leczenie skojarzone, bo to właściwie jest cała reszta, która nam po tym wyborze, pierwszym wyborze zostaje. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę levetiracetam, oczywiście cały czas mamy na myśli wskazania rejestracyjne, to napady częściowe lub częściowe wtórnie uogólnione w nowo zdiagnozowanej padaczce od 16 roku życia. Częściowe, podkreślam. No i wreszcie oxcarbazepina, która w tych zapisach padaczki pierwszorzutowej się nie znalazła, monoterapia lub leczenie skojarzone napadów częściowych i lub częściowych wtórnie uogólnionych od 6 roku życia. Tak jak to Joanna powiedziałaś, groch z kapustą, ponieważ te wszystkie terminy są bardzo nieprecyzyjne i w stosunku do leków zupełnie inne, ale przytoczyłem je tak, jak dokładnie to w tych zapisach rejestracyjnych tych leków jest napisane. W dodatku, proszę Państwa, jeszcze jeśli chodzi o refundację, musimy się oczywiście opierać na definicji lekooporności, ale żeby się opierać, to musimy ją znać. Nie zna jej nawet Narodowy Fundusz Zdrowia, który ostatnio przy kontroli przeprowadzanej u nas pytał mi się, jaka właściwie jest definicja padaczki lekoopornej. No to przytoczyłem ją i ta padaczka lekooporna to jest, można ją określić jako nieskuteczność dwóch właściwie wybranych i odpowiednio stosowanych schematów leczenia przeciwpadaczkowego w monoterapii lub politerapii w uzyskaniu trwałego ustąpienia napadów. A więc właściwie ta sytuacja jest tą, którą refundator naszych leków uznaje za powód do stosowania leków nowej generacji. Tam oczywiście, gdzie jest to zapisane z mocy refundacji. Żeby było jeszcze ciekawiej, to musimy się też opierać na rekomendacjach i te rekomendacje powoli wkraczają w sferę leków nowej generacji. Mamy pierwszy taki zapis Międzynarodowego Towarzystwa Padaczkowego z 2006 roku i mamy update tego zapisu, tych rekomendacji do stosowania leków jako leków pierwszego rzutu, czyli początkowo immunoterapii z tego roku. Niemal ci sami autorzy, trochę inne spojrzenie i to spojrzenie, jeśli byśmy popatrzyli na poszczególne napady, wygląda mniej więcej tak. Cały czas oczywiście mówimy o wskazaniach, rekomendacjach Międzynarodowego Towarzystwa Badaczkowego. One opierają się o wykonane badania, tych nie jest niestety wiele. Badania klasy pierwszej w napadach ogniskowych początku dorosłych było 4, klasy drugiej 1. Przeważają badania klasy trzeciej, a więc oczywiście mniej dla tej sprawy reprezentatywne i mniej wiarygodne. I teraz poziom naszego wyboru to jest karbamazepina, levetiracetam, fenytoina i zonisamid. Poziom B to jest kwas walproinowy. Poziom C to gabapentyna, lamotrygina, oxcarbazepina, fenobarbital, topiramat, vigabatryna. I poziom D w tej klasyfikacji nowy, czyli jakby ukłon w stosunku do leków rzadko stosowanych, tego w 2006 roku nie było, klonazepam i primidon. I teraz spróbujmy się z tym zmierzyć, a więc spróbujmy wybrać lek przeciwpadaczkowy w tej kwestii napadów częściowych w Polsce, mając takie, a nie inne również wskazania refundacyjne albo pozwolenia refundacyjne. W pierwszym etapie w takim razie może wybierzemy karbamazepinę, bo ona się do tego nadaje, ale nie wybierzemy oxcarbazepiny, na którą mamy większą chęć jako nieinduktora enzymatycznego, ze względu na to, że ona może pojawić się dopiero tutaj w padaczce lekoopornej, a więc po drugiej nieudanej terapii. A więc karbamazepina w drugim etapie może karbamazepina z kwasem walproinowym, levetiracetam jako lek trzeci, a potem już cała reszta, która jest zapisana w tych rekomendacjach,
a więc gabapentyna, topiramat, wigabatryna, fenobarbital, fenytoina. A może inaczej, proszę Państwa, może lewetilacetam przy niepowodzeniu lamotrygina i oksarbazepina w trzecim etapie, bo tu ją już możemy zastosować, bowiem jest to już padaczka lekooporna, czyli dwie nieskuteczne terapie. A może jeszcze inaczej, lamotrygina, połączenie lamotryginy z kwasem walkloinowym, oksarbazepina i odwołanie do leków pozostałych, które nam jeszcze zostały, jeśli liczymy się, cały czas podkreślam, z rekomendacjami. No to popatrzmy na populację dziecięcą. U dzieci jest jeszcze gorzej, bowiem badań pierwszej klasy było jedno, klasy drugiej nie było, klasa trzecia to jest 19 badań. W poziomie A oksarbazepina, w poziomie B nie ma żadnego leku, w poziomie C karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, topiramat, kwas walkloinowy, gabatryna i poziom D klobazam, klonazepam, lamotrygina, zonisamid. Oczywiście o zonisamidzie nie mówimy, bo nie jest w Polsce dostępny, w związku z czym nie ma o czym w tym momencie mówić. I propozycja wyboru w Polsce mogłaby być taka. Karbamazepina, bo nie możemy na tym etapie zastosować oksarbazepiny, to nie jest to padaczka lekooporna. A chcielibyśmy, bo ten lek ma najwyższe rekomendacje akurat, jeśli chodzi o padaczkę dziecięcą. W drugim etapie może karbamazepina z kwasem walkloinowym, w razie nieskuteczności oksarbazepina i odwołanie do tych leków, które nam pozostały w rekomendacjach, fenobarbital, fenytoina, topiramat, gabapentyna w razie niepowodzenia. Idźmy dalej. Wiek podeszły, bardzo śliska materia i trudna grupa do leczenia. Badań klasy pierwszej jedno, klasy drugiej jedno, klasy trzeciej trzy. I poziom wiarygodności, gabapentyna, lamotrygina, nie ma nic w poziomie B. W poziomie C karbamazepina, w poziomie D topiramat i kwas walkloinowy. No to popatrzmy, jak w takim razie powinien być ten wybór w oparciu o te trzy rzeczy w Polsce dokonany. Lamotrygina, w drugim etapie karbamazepina, w trzecim gabapentyna, od której chętnie byśmy u niektórych pacjentów zaczęli, ale nie możemy, bo nie ma ona refundacji wcześniej jak w padaczce lekoopornej. A może inaczej, lamotrygina z kwasem walkloinowym, topiramat, czy gabapentyna z topiramatem w czwartym etapie, jeśli nam się dalej, że tak powiem, ta sprawa nie wiedzie. Popatrzmy teraz na napady pierwotnie uogólnione toniczno-kroniczne u dorosłych. Tutaj nie mamy badań klasy pierwszej, nie mamy badań klasy drugiej, mamy 27 badań klasy trzeciej. I poziom A w takim razie nie ma, nie istnieje, poziom B nie istnieje. Poziom C to jest karbamazepina, lamotrygina, oksarbazepina, fenobarbital, fenytoina, topiramat i kwas walkloinowy. W poziomie D gabapentyna, lewetilacetam, wigabatryna. W takim razie jak nasz wybór jest możliwy? Jest kilka ścieżek w tej sprawie. Możemy zacząć od karbamazepiny, nie możemy zacząć od oksarbazepiny, bo przepustki tutaj na tym etapie nie ma. I potem iść drogą połączenia karbamazepiny z kwasem walkloinowym, a może topiramatu, odwołanie do leków pozostałych w razie niepowodzenia. A może tak, kwas walkloinowy, lamotrygina, oksarbazepina i leki rezerwowe, można by tak rzec. Albo jeszcze inaczej, lamotrygina, kwas walkloinowy, topiramat i leki rezerwowe. Albo może tak, lamotrygina, lewetilacetam, oksarbazepina, bo tu już możemy już ją zastosować i odwołanie do leków rezerwowych. Proszę Państwa, no oczywiście umocowanie, jak Państwo widzieliście, dość mało udokumentowane klinicznie, ale przecież takiego pacjenta pomimo braku wiarygodnych badań tak czy owak musimy leczyć. To samo jest w grupie dziecięcej, albo nawet można powiedzieć, że gorzej, bo brak badań klasy pierwszej, drugiej, 14 badań klasy trzeciej, nie ma poziomu A, nie ma poziomu B, w poziomie C karbamazepina, lamotrygina, oksarbazepina, fenobarbital, fenytoina, topiramat, kwas walkloinowy, w poziomie D oksarbazepina. No i jakby to mogło wyglądać w Polsce? Możemy zacząć od karbamazepiny, w razie niepowodzenia kwas walkloinowy, w trzecim etapie topiramat, w odwodzie nam zostają leki stare, fenytoina i fenobarbital. Albo kwas walkloinowy, karbamazepina, oksarbazepina i leki rezerwowe. Albo inaczej jeszcze, kwas walkloinowy, połączenie kwasu z karbamazepiną, topiramat i nasz odwód, jeśli nam dalej, że tak powiem, nie idzie. Napady nieświadomości u dzieci mają też niewiele badań, klasy pierwszej jedno,
klasy drugiej 0, klasy trzeciej 7. Poziom A to jest etosuximid i kwas walplerinowy. Poziomu B nie ma, w poziomie C lamotrigina, poziomu D nie uwzględniano. No i ten wybór jest stosunkowo prosty tutaj, a więc możemy zacząć od etosuximidu, w razie niepowodzenia dać kwas walplerinowy, czy w trzecim etapie połączyć te leki oba z sobą, albo zacząć od kwasu walplerinowego, przejść do lamotriginy i skończyć, jeśli jest taka potrzeba, na połączeniu kwasu walplerinowego z lamotriginą. Proszę Państwa, i dochodzimy do padaczki mioklonicznej okresu pokwitania, gdzie chyba najbardziej wychodzi nasza niemoc. Nie mamy badań klasy pierwszej, nie mamy badań klasy drugiej, jest jedno badanie klasy trzeciej i w takim razie poziomu A brak, poziomu B brak, poziomu C brak, a poziom D to jest topiramat i kwas walplerinowy. Więc jak może wyglądać nasz wybór i czy on może uwzględniać leki nowej generacji? Chyba raczej nie. A więc musimy zacząć tak czy owak od kwasu walplerinowego i liczyć tak naprawdę na niepowodzenie. Jeśli ono jest, to możemy go połączyć z lamotriginą albo z lewetiracetamem i przejść ewentualnie do leków nowej generacji lamotriginy i lewetiracetamu w tym etapie, bo w tym etapie to możemy dopiero zrobić. Ewentualnie odwołać się do topiramatu, jeśli dalej ta sprawa nie jest sprawą rozwiązana. A więc proszę Państwa, nasze leczenie to jest poruszanie się między Scyllą a Charybdą przy popychającym bądź hamującym prądzie refundacyjnym, który tutaj jest zaznaczony. On się stał trochę bardziej może popychający, ale no nie we wszystkich, jak widać, proszę Państwa, dziedzinach. Czy to wpływa na rynek leków przeciwpadaczkowych w Polsce? Tendencje w latach 2011-2013 są takie, że leki klasyczne tracą rzeczywiście, jeśli chodzi o rynek. Wzrastają leki nowej generacji, chociaż nie równomiernie. Lewetiracetam to jest plus 38%, gabapentyna plus 10%, lamotrigina plus 7%, retigabina, co jest oczywiście związane z refundacją, to jest 2301%, ale to tak jakby karła porównać z wielkoludem po prostu. Wiadomo, że to, co w refundacji zyskuje, szybko idzie do góry. Ale cała reszta leków nowej generacji niestety tych tendencji wzrostowych na razie nie odnotowuje. W dodatku jeszcze ta analiza jest niezwykle trudna, bo między rokiem 2011 a 2012 spadek rynku leków przeciwpadaczkowych ze względu na ustawę, która weszła wtedy, odnotował się o 11% i nieco się ten rynek odbudował między 2012 a 2013, bo wzrósł o 8%, czyli jeszcze nie doszedł do tej wartości, od której to wszystko się zaczynało. I teraz co spowodowało ten wzrost? Tak jak się wydaje, między styczniem a sierpniem, czyli już konkretnie w momencie wprowadzenia leków nowej generacji jako leków pierwszorzutowych, konkretnie lewetiracetamu i lamotriginy, lewetiracetam o 40%, gabapentyna, to jest trudne do wyjaśnienia, o 31%, lamotrigina o 12%, kwas walproinowy, karbamazepina, w niewielkim stopniu wzrost, ale proszę pamiętać, że to jest wzrost w stosunku do spadku poprzednich lat, a trend jest raczej taki, że wzrasta udział leków nowej generacji, a maleje udział leków klasycznych. Mimo wszystko, proszę Państwa, przed nami jeszcze daleka droga. Wydaje się, że tą drogą są badania kliniczne, które rejestrują kolejne leki we wskazaniu monoterapii. Najbliższe, powiedzmy, są takiej rejestracji lakozamid, perampanel i eslikarbazepina. I być może, jeśli o te leki wzbogaci się panel leków możliwych do wyboru, to ten wybór będzie w przyszłości za kilka lat zupełnie inny. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy Piotrze za przedstawienie referatu i teraz przechodzimy do następnego problemu dzisiejszej sesji, padaczki wieku dziecięcego. Pierwszy głos zabierze pan dr Marek Szatanik z poradni neurologicznej i padaczkowej Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu. Proszę. Panowie przewodniczący, szanowni państwo. Onofre Zagłoba w 1648 roku w Ciochrenie powiedział: kiep odmawia, gdy nie kiep prosi. Uznając słuszność tej prawdy, postanowiłem przyjąć zaproszenie organizatorów, stąd jestem po tej dość nietypowej dla mnie stronie sali wykładowej. W Krakowie oczywiście trzeba sięgnąć
głęboko w historię. Trepanacje czaszki były wcale nie tak rzadko stosowane w przeszłości. Czy były one stosowane jako leczenie padaczki? Pewnie tak. Czy u dzieci? Trudno powiedzieć. Natomiast ten slajd jest po to, aby powiedzieć o sytuacji odwrotnej, a mianowicie u występowaniu padaczki u dzieci, u których wykonywano trepanacje. W IV wieku przed naszą erą Herodot w IV tomie swoich dziejów odnośnie plemion libijskich przedstawił sytuację plemiona bodajże Tuaregów, u których masowo u dzieci czteroletnich wykonywano trepanacje czaszki. Czy dotyczyło to wszystkich dzieci, czy tylko części, trudno powiedzieć. Natomiast występujące powikłanie w postaci napadów padaczkowych było leczone moczem kozła, podobno skutecznie. Jest to właściwie najstarszy, na jaki natrafiłem, opis leczenia padaczki u dzieci jako u tej grupy wiekowej. Natomiast no, nie była to rzecz jakby częsta. I właściwie te zbocza góry Tajget, położonych niedaleko Sparty, symbolizują leczenie dzieci z padaczką przez długie wieki. Praktycznie rzecz biorąc, tego leczenia nie było. Uważano, że dzieci takie nie rokują i zostawały pozbawione leczenia. Więc właściwie wszystko, co jest po tym czasie, to już jest jakiś postęp. Przejdźmy do czasów bliższych. Jakie są składowe postępów leczenia padaczki dzieci? Po pierwsze, ilość leków przeciwpadaczkowych, które mamy do dyspozycji. Po drugie, ich skuteczność. I po trzecie, tolerancja. Skuteczność nowych leków faktycznie, jak potwierdzają badania, nie jest specjalnie większa, natomiast zdecydowanie poprawia się tolerancja tego leczenia, co ma istotne znaczenie, szczególnie w leczeniu dzieci. Kiedy w latach 80. zaczynałem swoją pracę jako neurolog, to w gabinecie czułem się podobnie jak przeciętny pacjent w sklepie spożywczym. Niewiele mieliśmy w tym czasie do leków, które mogliśmy zastosować. Kwas walproinowy, terbamazepina, benzodiazepiny, fenobarbital i to właściwie była cała paleta leków, które można było w tym czasie stosować. W ciągu następnych lat ilość nowych preparatów w sposób wręcz geometryczny ulegała zwiększeniu. Pojawiały się też leki, to jest kolejny jakby etap postępu, leki celowane na konkretne zespoły padaczki. I tak, vigabatryna, która stanowiła na pewien przełom jednak w leczeniu dzieci z zespołem Westa. Felbamat początkowo bardzo zachwalany w leczeniu dzieci z zespołem Lax-Aglestone. Niestety późniejsze powikłania spowodowały wycofanie tego leku. Stiripentol w leczeniu zespołu Dravet bądź rufinamid w leczeniu zespołu Lennox-Aglestone. Także pojawiły się leki celowane dla konkretnych grup dzieci, które zdecydowanie poprawiły skuteczność leczenia. Lekiem, który wchodzi na nasz rynek w ostatnich czasach, jest lakozamid. Co prawda jego w tej chwili wskazania refundacyjne są od 16 roku życia, natomiast pojawiają się już badania też u dzieci młodszych, gdzie potwierdzana jest jego i skuteczność, i dobra tolerancja. To jest takie badanie wieloośrodkowe z Hiszpanii, gdzie u dzieci od 4 do 12 roku życia osiągnięto ponad 50% redukcję, ponad 60% pacjentów, w tym 16% pacjentów było wolnych od napadów. Wnioski takie, że jest to może kolejny krok, który nam poprawi możliwości leczenia dzieci. Niestety pojawiały się też pewne błędy i wypaczenia. Myślę, że oprócz ilości leków też no, rzeczą, która może nas przerażać, jest ilość preparatów, które się pojawiają. Koniec rzędem temu, kto potrafi wymienić
dostępne 28 preparatów lamotryginy i po 42 preparaty topiramatu i lawitracetamu. To jest też ewentualnie taki pomysł na przyszłą konferencję, zaproszenie językoznawcy, który by wyjaśnił, czym się kierowały osoby wymyślające pewne nazwy tych leków. Kapidokor. Przecież moim osobistym tutaj faworytem jest lamia, która bardziej się kojarzy z seksem. To już było, czyli ocena porównawcza starych i nowych leków przeciwpadaczkowych, gdzie właściwie na wszystkie leki nowej generacji wypadają zdecydowanie więcej. Tutaj składowe tej oceny to wchłanianie, częstotliwość podawania, kinetyka, metabolizm, interakcje obustronne. To jest przedstawiona przez Perukę w Edynburgu przegląd prac, które pokazywały, że właściwie w każdym przypadku tolerancja nowych leków przeciwpadaczkowych jest zdecydowanie lepsza w stosunku do leków starszych. Rzecz, o której nie zawsze myślimy, ale pojawienie się preparatów o przedłużonym działaniu. To też jest kolejny krok w skuteczności leczenia, dlatego że, jak udowodniono, im rzadziej podajemy leki, tym większa jest procent pacjentów, którzy stosują się do naszych zaleceń. Przy podawaniu leku raz dziennie blisko 80% pacjentów o tym pamięta. Leki podawane 3, 4 razy dziennie, no to już procent leczenia systematycznego jest zdecydowanie mniejszy. Również jeśli chodzi o dzieci, pojawienie się preparatów w syropie, których jeszcze paręnaście lat temu nie było, też jest kolejnym krokiem w drodze ku lepszemu. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy trzeba było wypisywać do apteki recepty na proszki złożone. Po prostu taki były drogi podawania, taki był sposób podawania leków mniejszym dzieciom. Jeśli chodzi o pogląd nie tylko na skuteczność, ale właśnie i tolerancję leczenia, to są cytaty z neurologii dziecięcej, gdzie jeszcze w 1985 roku, gdzie praktycznie rzecz biorąc jako rzecz oczywistą przyjmowano, że leczenie padaczki jest związane z pewnymi objawami ubocznymi. Należy pamiętać, że leki przeciwpadaczkowe wpływają na ogólne samopoczucie chorego, pogarszają zdolność nauki i tak to było traktowane przez dłuższy czas. Zmieniało się to z wiekiem. Tutaj dokonałem takiej analizy właśnie PubMedu odnośnie ilości publikacji traktujących na temat jakości życia dzieci z padaczką i ten postęp w kolejnych pięcioleciach jest zdecydowanie widoczny. Od pojedynczych prac na początku lat 80. do blisko 400 prac w ostatnim pięcioleciu, także w tym momencie sprawa jakości życia dzieci z padaczką jest rzeczą oczywistą. Zwracamy uwagę właśnie nie tylko na skuteczność, ale i na wpływ leków na tą sferę życia. Ja jestem lekarzem pracującym w przychodni i rzeczą, która najbardziej mnie interesuje, to jest pytanie, czy jestem w stanie pomóc konkretnemu pacjentowi. Nie tak ważne są w momencie, kiedy przychodzi do mnie rodzic do gabinetu te wszystkie dane statystyczne, tylko co ja jestem w stanie zaoferować konkretnemu pacjentowi. Jeżeli dotychczasowe argumenty na temat postępu leczenia padaczki nie były skuteczne, to przedstawię Państwu przykład Krzysztofa, już młodzieńca w tej chwili, jest to paroletniego, który od samego początku rozwijał się z pewnym opóźnieniem. W efekcie w tej chwili no już możemy rozpoznać u niego mózgowe porażenie dziecięce, postać pozapiramidową mózgową plus opuszczenie w stopniu umiarkowanym. Od trzeciego miesiąca życia pojawiały się u niego napady polimorficzne, ewoluowało to później w zespół Lennoxa-Gastaut. Wszelkie
możliwe sposoby leczenia nie przynosiły praktycznie żadnego efektu bądź krótkotrwałą poprawę. Napady atomiczne, które występowały do kilkudziesięciu na dobę, uniemożliwiały jego normalne funkcjonowanie. Chłopiec chodził w kasku na głowie, mimo tego miał wybite kilka zębów. Rodzice wprowadzali go do gabinetu dosłownie trzymając za kołnierz, bo te napady atomiczne powodowały jego ciągłe upadki, bądź tylko uderzenia głową, także liczne obrażenia. Włączenie felbometu praktycznie nie przyniosło efektu. Próba leczenia operacyjnego w Centrum Zdrowia Dziecka spowodowała tylko przejściowe zmniejszenie napadów o 30-50%. W lipcu 2002 roku, czyli w momencie, kiedy miał 10 lat i praktycznie rzecz biorąc, 10 lat ciągłych licznych napadów, zdecydowałem na włączenie lewitoracetamu. Tak, to jest jeden z tych pacjentów takich, na którym właściwie wszystkie możliwe leki nowej generacji próbuję. No i stała się rzecz, szczerze mówiąc, na którą nie liczyłem. W ciągu 3 dni doszło do praktycznie całkowitej remisji napadów. Taki stan utrzymywał się przez blisko 2 lata. Po zwiększeniu dawki lewitoracetamu napady ustąpiły prawie całkowicie. Dziecko, które było niezdolne do samodzielnej egzystencji, stał się osobą, która w miarę normalnie funkcjonuje. Napady zdarzające się rzadko, po co kilka miesięcy, zdecydowanie mu nie przeszkadzają, powodują normalne funkcjonowanie. I taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego, czyli praktycznie rzecz biorąc, przez 11 lat u pacjenta, u którego wydawałoby się, że nie jesteśmy w stanie mu pomóc, uzyskaliśmy prawie 100% kontrolę napadów. Nie chodzimy tutaj o wychwalanie lewitoracetamu, ale o zwrócenie sytuacji na fakt, że nawet w momencie, kiedy my na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie pomóc pacjentowi, to nie oznacza, że nie zostanie w najbliższym czasie wprowadzony na rynek lek, który tą sytuację zmieni, i każdy taki nowy preparat z pewnością powoduje, że pewna grupa pacjentów wraca do normalnego funkcjonowania. To nie jest nowy model Pendolino. Tak wygląda podróż przez kanał Elbląski statkiem. Jeżeli Państwo będą w okolicy, serdecznie zapraszam do skorzystania. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Drugi głos należy do pana doktora Lesława Ciepieli, który reprezentuje oddział neurologii, poradni neurologii dziecięcej Szpitala w Dębicy. Panie doktorze, prosimy. Szanowni panowie przewodniczący, szanowni państwo. Jeden z moich kolegów, a było to ponad 20 lat temu, wówczas starszych, gdy miał do przekazania pacjentowi smutną wiadomość, mówił w ten sposób: nie chcę pana martwić. Robił przerwę, a potem padało najczęściej złe rozpoznanie. Stosując tą logikę, chciałbym się zwrócić do państwa. Szanowni państwo, nie chcę was martwić, ale leczenie padaczki u dzieci, a szczególnie u małych dzieci, to nie jest prosta sprawa. Jak widzicie, daleka droga przed nami i to wyboista. Czas pędzi, więc ruszajmy. Gdy rozpoczynamy diagnostykę drgawek u dzieci, na samym początku wcale nie znaczy, że mamy do czynienia z padaczką. Noworodki drgają z bardzo różnych powodów. Padaczka występuje tylko w pewnej części przypadków. Żeby postawić prawidłowe rozpoznanie padaczki, należy wziąć pod uwagę tak zwane objawy osiowe. Do nich należy wygląd, typ napadu, później określenie zespołu padaczkowego, próba oceny etiologii, następnie trafny wybór pierwszego leku przeciwpadaczkowego. W przypadku noworodków i małych dzieci szanse na ten wybór mamy 50%, bo generalnie więcej leków nie ma. Nie mam tu na myśli leków leczących napad, sam napad drgawkowy. Proszę państwa, ocena ryzyka nawrotu napadów
po pierwszym napadzie jest bardzo różna i obciążona rodzinnie. Ten slajd wymaga pewnego komentarza. I tak, 9% jest to nawrót napadu w pierwszym roku życia w rodzinach, których nie są obciążone padaczką, ale już 30%, gdy takie obciążenie istnieje. 29%, gdy jest rodzinne obciążenie, 46%, gdy rodzina jest obciążona padaczką, a leczenie nie poddaje się po wprowadzeniu pierwszego leku. Wprowadzamy pierwszy lek, podnosimy dawkę, następnie wprowadzamy politerapię i najczęściej opanowujemy napady. Jednak rozwój dziecka przebiega w sposób bardzo różny, najczęściej z problemami. Nie ma wystarczających danych na temat stosowania profilaktycznego leków przeciwpadaczkowych u dzieci w dwóch sytuacjach. Są to urazy głowy, czy w konsekwencji rozwój padaczki półurazowej, a także w guzach mózgu przed wystąpieniem pierwszego napadu. Wprowadzenie tego leczenia nie ma żadnego wpływu ani na rozwój choroby podstawowej, jaką jest rozwój choroby nowotworowej, niezależnie od typu histologicznego, jak i wystąpienia napadu. Proszę Państwa, skupię się tylko i wyłącznie na padaczce opornej na leczenie w poszczególnych okresach. Do tej pory usłyszeliście Państwo bardzo dużo na temat leków. Ja spróbuję opowiedzieć trochę o kilku dosłownie, ale bardzo charakterystycznych elementach epileptologii noworodkowej, niemowlęcej i wczesnodziecięcej. W okresie noworodkowym to zespół Ohtohary. Pozwoliłem sobie nadać imiona tym wielkim epileptologom i neurologom, którzy włożyli ogromny wkład w diagnostykę. I tak Sansuke Ohtohara opisał wczesno niemowlęcą encefalopatię padaczkową, początek wieku nowotworowym, brak skutecznego leczenia. Jeśli chodzi o podłoże, to dysplazja korowa i śmiertelność w pierwszym okresie życia około 50%, choć znalazłem publikację, gdzie ta śmiertelność była jeszcze wyższa. Zespół Jeana Accardii, czyli wczesna miokoniczna encefalopatia, agenezja ciała modelowatego, jeziorka w siatkówce oraz transformacja do zespołu Westa. Transformacja w neurologii dziecięcej i w ogóle w neuroonkologii jest to zjawisko bardzo dramatyczne. Skoro mam mówić o dramatycznej stronie padaczki, to i na to trzeba wspomnieć. Dramatyzm to zmiana złośliwości guzów pomiędzy drugim a czwartym stopniem na skutek prowadzonej terapii. Jest to wyjaśnione. Biologia guzów glejowych daje tu wyjaśnienie, ale myślę, że to nie czas i miejsce, aby kontynuować ten temat. Wracając do transformacji w zespole Accardiego, transformuje on do zespołu Westa. I tutaj funkcjonuje takie pojęcie teatralne. Jest to pierwszy akt dramatu. Za chwilę będzie o kolejnych aktach. Przyczyną zespołu Accardii to jest poza wcześniejszym wymienioną agenezją ciała mozolowatego, wady metaboliczne, na przykład hiperglicynemia nieketotyczna. Oczywiście brak skutecznego leczenia. Próby leczenia za pomocą ACTH, przepraszam za pomyłkę, wigabatryna, zoniazyd. W okresie niemowlęcym pojawiają się encefalopatie padaczkowe niemowlęce. Zespół Williama Jamesa Westa. West był lekarzem, który miał syna o imieniu bodajże Edgar, który chorował na padaczkę. I ta padaczka była właśnie padaczką z napadami skłonu. Były to lata 40. XIX wieku. Pierwszy opis pojawił się w 1841 roku w Lancecie. Co do zespołu Westa, mam wrażenie, że Państwo macie tutaj pełną wiedzę co do charakteru, rodzaju napadów, sposobów leczenia, o których kolega wspominał przed chwileczką. Ja wspomnę o jednej rzeczy. Transformacji do zespołu Lennoxa-Gastaut. Jest to, można powiedzieć, drugi, a nawet trzeci akt tego dramatu. Dziecko rodzi się z problemami. Pierwszy miesiąc życia, drugi miesiąc życia. Zespół Westa, czyli czwarty miesiąc życia. Kończy rok, półtora. Pojawiają się elementy zespołu Lennoxa-Gastaut. Zespół Charlotte Dravet, czyli ciężka padaczka mioklioniczna wieku niemowlęcego, ogromna śmiertelność. Następnie znaczne upośledzenie umysłowe. Proszę Państwa, zespół Dravet występuje z częstotliwością
różnie podawano w piśmiennictwie. Jedni podają, że 1 na 300 tysięcy. Ale też są i dane, które mówią, że zespół Dravet występuje 1 na 40 tysięcy. Czyli zakładając, że przeciętny powiat w Polsce ma około 100-120 tysięcy mieszkańców, jest takich dzieci troje. A jest to dramat. I jeśli chodzi o padaczkę, i jeśli chodzi o dalszy rozwój, jeśli chodzi o wszystkie tego aspekty, między innymi o aspekty socjalne i społeczne. Okres szkolny i przedszkolny to zespół Lenoxa Gasto i na temat zespołu Lenoxa Gasto, podobnie jak i na temat zespołu Westa, myślę, że Państwo wiecie bardzo wiele, jak leczyć, co, gdzie, kiedy i tak dalej. Wspomnę o dwóch rzeczach, o kalozotomii, która jest praktycznie jedyną w tej chwili metodą leczenia neurochirurgicznego poza usunięciem dysplazji korowych oraz zastosowanie rufinamidu. Zespół Landau-Kleffnera, czyli nabyta afazja padaczkowa. Mam jednego pacjenta z zespołem Landau-Kleffnera. Ten chłopiec w wieku lat bodajże 6 przestał mówić. W tej chwili jest mężczyzną 20-paroletnim i mogę powiedzieć, że mówi nieźle. Nie ma napadów, natomiast zaburzenie mowy pozostało. No na pewno nie może pracować w radiu. Aktorem na przykład. Wygrać jakąś taką rolę nie. Tak. Zespół Charlotte Dravet i zespół Charlotte Dravet i nowa metoda leczenia zastosowaniu stiripentrolu, klobazamu i kwasu walproinowego. O tym powiem za chwilę. Padaczka limbiczna środkowego płata skroniowego ze zwardnieniem hipokampa. Bardzo niedobry przebieg. Rozpoczyna się łagodnie, napadami, które dobrze idą, które dobrze reagują na leczenie, później napady częstsze i coraz bardziej lekooporne. A na koniec zespół Andreasa Retta, opisany w 1966 roku. Andreas Rett był neurologiem, psychiatrą austriackim. Czym jest zespół Retta? Wiecie Państwo, są to dziewczęta z zaburzeniami emocjonalnymi, z stereotypiami ruchowymi, głęboko upośledzone umysłowo. U 81% pacjentów występuje ciężka, oporna na leczenie padaczka. Proszę Państwa, krótko o etiologii. Nowotwory. No to przede wszystkim NET, zwojaki oraz hamartoma podwzgórza. Nie wspominam o postaciach złośliwych. Ten temat zostawmy samemu sobie. Guzy rabdoidalne, atypowe guzy czy PNET. Dramat sam w sobie. Infekcje. To jest ciekawe zjawisko. Miałem kiedyś pacjentkę, która ni stąd, ni zowąd zademonstrowała bardzo dramatyczne napady. Nie chcę tu szerzej opowiadać. Okazało się, że miała zapalenie zatok czołowych. Antybiotykoterapia 3 antybiotykami oraz dwudniowe leczenie lekami przeciwdrakowymi, gdzie ta osoba dostawała depakinę w postaci parenteralnej, spowodowało ustąpienie wszelkich dolegliwości. Więcej sprawa się nie powtórzyła. Podobna sprawa z zapaleniem ucha środkowego, nie w porę rozpoznane, nie w porę leczenie, może zaowocować wystąpieniem ropni mózgu, a to już jest dramat. To już jest ogromna śmiertelność. Zmiany organiczne, wspomniane wcześniej, stwardnienie hipokampa i dysplazje korowe, urazy i inne uszkodzenia mózgu jako konsekwencji czego padaczkę pourazową. Proszę Państwa, tu też jedno słowo komentarza. Ogromnym problemem są urazy, zwłaszcza płatek czołowy. Mamy do czynienia z dziećmi, które się rozwijają do osób dorosłych i mamy do czynienia w swojej praktyce z kilkoma mężczyznami przystojnymi, wysokimi, z masywnym uszkodzeniem płatków czołowych. Niestety są to osoby, które wymagają bezwzględnej, całodobowej opieki rodziny. Pomimo tego, że nie ma objawów, mają padaczkę, ale zaburzenia sfery intelektualnej są ogromne. Wrodzone zaburzenia metabolizmu oraz zaburzenia naczyniowe. Z zaburzeniami naczyniowymi układu nerwowego jest tak, że zwykle są bezobjawowe. Natomiast jeżeli już pojawiają się objawy, to w 50% jest to krwotok, a w 50% jest to oporna na leczenie padaczka. Oraz chromosomopatię. Zespół Downa. Down miał na imię John Longman oraz zespół Harego Angelmana. Zespół Downa i zespół Angelmana, znane sprawy, ogromne problemy, problem na całe życie dla pacjenta oraz jego środowiska rodzinnego.
A teraz dwa słowa o rzadkich sprawach. O tym, że niedobór pirydoksyny powoduje drgawki. Wiecie państwo, dajemy noworodkowi ampułkę, drgawki ustępują. Niedobór karnityny. I bardzo ciekawa sprawa. Niedobór transportera glukozy, czyli choroba o wdzięcznej nazwie GLUT1 albo od nazwiska badacza, który się tym zajmował, choroba de vivo. Napady występują zaraz po urodzeniu. Nie idą na leczenie. Jest z tym problem. Jedynym sposobem zdiagnozowania tego zespołu, oczywiście poza diagnostyką genetyczną, jest wykonanie badania płynu mózgowo-rdzeniowego i nieproporcjonalny do poziomu w surowicy poziom glukozy. Jest bardzo niski. Pamiętacie państwo, że choć to w tej chwili jest ogromną rzadkością, że niski poziom cukru jest przy zapaleniach, gruźlicznych zapaleniach opon. Tutaj nie ma, bo skąd? Nie ma powodu, żeby była jakaś inna przyczyna. Natomiast poziom tego leku jest niski. Rozwój dziecka jest prawidłowy. W kolejnych miesiącach dość szybko wykazuje opóźnienie rozwoju. Niezwykła rzadkość. Leczenie fenobarbital. Oraz celowo umieściłem te dwie tutaj przyczyny drgawek u małych dzieci. Jest to niedobór syntetazy holokarboksylazy, czyli zaburzenia metabolizmu biotyny, wczesne lub późne. Dlaczego? Dlatego, że lekiem, który można zastosować w tej chorobie jest, i to nie jest pomyłka, proszę państwa, Madopar. Znalazłem w piśmiennictwie, że 125 mg dziennie u dziecka w wieku szkolnym stosuje się w leczeniu tego rodzaju niedoboru. Madopar w padaczce. Osobnym rozdziałem epileptologii dziecięcej, obecnie bardzo głośno jakby dyskutowanej, jest zespoły padaczkowe i padaczki uogólnione z drgawkami gorączkowymi plus. Są drgawki gorączkowe dla neurologa dziecięcego to chleb powszedni. Dziecko dostaje gorączki, ma napady, trafia do szpitala lub nie. Drgawki są krótkie, nie robimy nic. A tutaj okazuje się, że badania nad tym problemem powodują, że udaje się nawet znaleźć przyczynę tego. Drgawki te jako główną przyczynę podaje się zaburzenie molekularne w postaci dziedziczonego autosomalnie dominującego genu o niepełnej penetracji zwanego SCN1A. Tu wymieniłem wszystkie geny. Sprawa jest bardzo szeroka. Tutaj chciałbym państwa jakby zachęcić do lektury tego zagadnienia, gdyż mam wrażenie, że jest to punkt wyjścia do bardzo wielu dyskusji na temat w ogóle lekooporności i epileptologii, przyczyny padaczki. Gen ten występuje u dzieci z zespołem z Charlotte Dravet. Natomiast w tym zespole mutacje tego genu są najprawdopodobniej spontaniczne, nie występują wcześniej u rodziców. I tutaj niezwykle ważna sprawa. W sytuacji prawidłowego rozwoju, mam na myśli dziecko, które zadrgało przy gorączce, w sytuacji prawidłowego rozwoju braku zmian w badaniach neuroobrazowych metabolicznych, natomiast gdy badania genetyczne obejmujące analizę genu SCN1A stwierdzają obecność mutacji, fakt ten umożliwia bądź nawet nakazuje podjęcie odpowiednio wcześniej postępowania terapeutycznego, czyli włączenia leków. Proszę państwa, to jest pewien przełom, dlatego że zwykle leki przeciwpadaczkowe włączaliśmy wtedy, kiedy były drgawki, a tutaj nie ma tego. Opieram się tutaj na dwóch opiniach. Jest to publikacja Delgado Escuerta zamieszczona w Epilepsji z 2008 roku, a także już praca, które ukazały się w języku polskim, wymieniona tutaj praca pani profesor Szczepani. Proszę państwa, o tym też czytałem w różnych innych, nawet w podręcznikach były takie zdania. Zasiądłem opinii prawników ze względu na to, że jest coraz więcej problemów formalno-prawnych z padaczką i opinia specjalistów prawa medycznego, czy jest to błąd medyczny, czy nie, wszyscy pytani stwierdzili, że fakt niewłączenia leczenia, a może on zaowocować upośledzeniem umysłowym w przyszłości u dziecka, w obecności wszystkich okoliczności opisanych powyżej, może być uznany za błąd medyczny i być bardzo trudny do obrony. Padaczka oporna w guzach mózgu. Wspomniane wcześniej zagadnienie, ja przeglądałem, proszę państwa, streszczenia. Na ten temat będzie w kolejnym wykładzie, więc może to pominę. DND jest
NET jest łagodnym guzem, więc tutaj leczenie jego albo leczenia nie wymaga, albo stosuje się leczenie neurochirurgiczne poprzez usunięcie dysplazji korowej, bądź też zastosowanie metod chemioterapeutycznych i radioterapeutycznych. Podobnie ma się sprawa ze zwojakiem i zwojakoglajakiem, natomiast niezwykle ciekawą sprawą jest potworniak neuronalny podwzgórza. Jest to jeden z nielicznych guzów, może nawet jedyny, który jest sam źródłem padaczki. On sam generuje, w przeciwieństwie do pozostałych, gdzie padaczka jest jakby skutkiem drażnienia struktur leżących jakby w sąsiedztwie tego guza. Hamartoma jest bardzo ciekawa ze względu na to, że wywołuje gelastic epilepsji, padaczkę z napadami śmiechu, bądź patologicznego, nieradosnego, mechanicznego, przymusowego płaczu. Leczenie operacyjne możliwe, jeżeli lokalizacja na to pozwala. To jest charakterystyka idealnego leku przeciwpadaczkowego, o tym była mowa już wielokrotnie wcześniej. Natomiast trudności w zastosowaniu leków przeciwpadaczkowych w wieku rozwojowym to przede wszystkim funkcja przewodu pokarmowego. U noworodka jelita są krótkie, mechanizmy metaboliczne są wolne, w przeciwieństwie do niemowlęcia i małego dziecka, gdy metabolizm jest szybki, a także niedojrzałość mechanizmów metabolicznych. Brak preparatów w postaci płynnej, o czym już była mowa wcześniej, brak możliwości monitorowania poziomu nowych leków w surowicy krwi oraz trudności czy niedoskonałości rejestracji, o których też mówione było w poprzednio wygłoszonych referatach. Wspomnę tylko, jakby wybrałem trzy leki, wspomniany wcześniej lokazamin. Dlaczego on jest taki ważny? Proszę zwrócić uwagę na ostatni punkt. Ocenia funkcji wykonawczych, pamięci werbalnej, subiektywna ocena jakości życia powoduje, że lokazamin przewyższa inne leki przeciwpadaczkowe pod względem wpływu na funkcje poznawcze. W tej chwili stosuje się go po 16 roku życia. Można już, jak wiadomo z referatu kolegi wcześniej, jest to wiek, w którym dzieci chodzą do szkoły, dzieci się uczą, zdobywają wiedzę. Dlatego warto rozważyć ten lek w terapii. Drugim jest stiripentol, lek stosowany w zespole DRAVET. Bardzo lek ciekawy, lek dostępny, ale niedostępny na rynku. Rodzice go zdobywają z trudnością, nie podlega refundacji. Jego działanie polega na tym, że powoduje on zwiększenie aktywności innych leków przeciwpadaczkowych poprzez spowolnienie szybkości metabolizowania przez wątrobę. Może on także zwiększać poziom neuroprzekaźnika. Działania niepożądane występują stosunkowo często, bo nawet u 10% dzieci, w postaci zaburzenia apetytu, masy ciała, bezsenności itd. Lek ten można zastosować jedynie po potwierdzeniu rozpoznania metodą badań genetycznych. Oraz rapamycyna. Lek, który służy do leczenia głównie powikłań guzowych, powikłań w postaci guzów przebiegu stwardnienia guzowatego. Jest to lek przeciwnowotworowy, działa na szlak mTOR, zwany także kinazą TOR, odgrywa istotną rolę w kontroli cyklu komórkowego, która jest podstawą powstawania nowotworów. Podstawania onkogenezy, to jest właśnie zaburzenie cyklu komórkowego, gdyż jeżeli jedna komórka zostanie przepuszczona przez mechanizmy kontrolne, może ona spowodować rozwój guza i wszelkich konsekwencji tego stanu. Rapamycyna stosowana jest w terapii nowotworowej, przy przeszczepach narządów, w przypadku raku skóry, raku nerki, błoniaka i białaczka. Zbliżamy się do końca. Leki przeciwpadaczkowe, które nie spełniły pokładanej w nich nadziei, a także metody alternatywne leczenia. Proszę Państwa, fenobarbital, pamiętacie taką sprawę, że zastosowanie go w latach 30. miało spowodować dostęp padaczkowców do służby wojskowej. Tu na konferencji takie zdanie kiedyś padło. Felbamat, zespoły mielodysplastyczne, sterydy kory nadnerczy, topiramat, lek, który powoduje kamicę nerkową, nadmierny ubytek wagi ciała, a także zaburzenia psychiczne,
pregabalina i gabapentyna no, zastosowanie mają oczywiście w padaczce, ale generalnie rzecz biorąc są to leki, które stosuje się przy bólu neuropatycznym. Techniki redukujące liczbę napadów, czyli metoda Andrew Reitera, czyli przewrócenie godności osobistej, poczucia wartości pacjenta z padaczką, pewność siebie, efektywna komunikacja werbalna, daje to zdolność do utrzymania zatrudnienia, a tak jak wyczytałem w literaturze, nawet umożliwia dopuszczenie do prowadzenia samochodu. Terapia behawioralna, aromatoterapia, medytacja i muzykoterapia. Przy pierwszym slajdzie, gdy rozmawialiśmy o muzykoterapii, padło nazwisko profesora Bermanckiego. Profesor Bermancki jest neurologiem, specjalistą leczenia bólu i mieszka w Salzburgu. To zobowiązuje w końcu. Salzburg to jest miasto, z którego pochodzi Wolfgang Amadeusz Mozart. I proszę Państwa, to by było wszystko. Ale na koniec, jeśli panowie przewodniczący pozwolą już jakby poza programem, chciałbym Państwu powiedzieć, że a może by warto zboczyć z drogi, tej drogi właśnie takiej dziurawej, po której, która jest przedstawiona na tym slajdzie. A może na następnych konferencjach, być może za jakiś czas, pojawi się zagadnienie neurofizjologii cyfrowej. Jeszcze daleka droga przed nami, ale proszę Państwa, Lord Kelvin dawno, dawno temu powiedział, że tylko o zjawiskach, które można zmierzyć i opisać liczbami, wiemy coś istotnego. W przeciwnym razie nasza wiedza jest skromna i niesatysfakcjonująca. A był on twórcą termodynamiki. Natomiast żyjący obecnie największy chyba filozof nauki, ksiądz profesor Michał Heller, jest to cytat z jego prac, w materialnym świecie nie ma niczego, czego by nie dałoby się opisać matematycznie. Istotność matematyki przenosi się na świat materialny. Nauki empiryczne są zatem również naukami eidetycznymi. Matematyka jest eidetyczna, ponieważ operuje bytami, których istota jest do uchwycenia sama w sobie i może nadawać się do opisu w naukach społecznych i przyrodniczych. Proszę Państwa, być może kiedyś uda nam się opisać, tak jak to jest w kognitywistyce, istotę funkcji mózgu. Być może uda nam się opisać to coś, co nazywa się software mózgu. Coś, co sprawia, że mózg funkcjonuje. A jeżeli to się nam uda opisać, to być może uda nam się znaleźć ten czynnik spustowy, ten trigger, który sprawia, że pojawia się padaczka. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Zapraszam teraz pana doktora Cezarego Siemianowskiego z Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie do wygłoszenia wystąpienia na temat padaczka lekooporna. Czy rzeczywiście obserwujemy istotny postęp w leczeniu? Bardzo proszę, panie doktorze. Szanowni Państwo, rozpoczynając nasze rozważania na temat lekooporności, chciałbym wspomnieć z okazji 20. konferencji, 20. rocznicy tej popularnej bardzo imprezy epileptologicznej o pewnym leku, który 20 lat temu, dokładnie w lutym przyszłego roku będzie obchodzona 20. rocznica wprowadzenia go na polski i europejski rynek, mianowicie o wigapatrynie, który był jakby przełomem zarówno pod względem tym, że przełamywał erę dominacji starych leków przeciwpadaczkowych, jak i również pokładanych w nim nadziei, bo był to lek zaprojektowany od początku według pomysłu naukowców w laboratorium i była to wigapatryna, która chyba nie spełniła do końca pokładanych nadziei, a więc być może nie był to przełom, a postęp, jak pani profesor Jędrzejczyk to w swoim wystąpieniu pokazała. Proszę Państwa, nie bez powodu cytuję pana profesora Kwona z Hongkongu, który swego czasu był prawą ręką pana profesora Martina Brodiego z Glasgow, ponieważ ta liczba 20-30% padaczek lekoopornych jest zgodna ze wszystkimi danymi zarówno europejskimi, jak i naszymi krajowymi. Ta liczba od wielu lat się w piśmiennictwie nie zmienia, stanowi to ogromną rzeszę pacjentów, którzy prezentują tą prawdziwą lekooporność i jednocześnie mamy tutaj jej
najprostszą definicję. Lekooporność to napady pomimo leczenia, tak? Skrótsza biorąc. Natomiast profesor Kłon twierdzi, że w nowo rozpoznanej padaczce około 30-40% przypadków ulega samowyleczeniu. Mamy pytanie, czy zatem w ogóle warto padaczkę leczyć, tak? Ten problem lekooporności budzi wiele dodatkowych pytań, również natury etycznej. Proszę Państwa, w Polsce to jest rzesza chorych taka porównywalna do średniej wielkości dawnego miasta wojewódzkiego typu Płock czy Olsztyn, 100-120 tysięcy pacjentów lekoopornych. No i z tym rodzące się różne problemy typu gorsza jakość życia, politerapia, tak, większe koszty społeczne tego problemu. Proszę Państwa, Brody porównuje sytuację, z jaką mamy do czynienia, do ery leczenia padaczki bromem i twierdzi, że mimo poprawy tolerancji, mimo wchodzenia leków o szerszym spektrum działania, odsetek pacjentów wolnych od napadów nie uległ znaczącej poprawie. Zastanawiając się, co to jest w ogóle lekooporność, nawiązuję do moich przedmówców i nie będę się specjalnie nad tym zatrzymywał. Proszę Państwa, jednak pewności nie mamy, bo w tej zaproponowanej w 2009 roku w Budapeszcie na stulecie Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej definicji autorzy opatrzyli ją takim komentarzem, że zdają sobie sprawę, że zaproponowana definicja przez wiele lat może budzić kontrowersje i dyskusje w środowiskach, które padaczką na co dzień się zajmują, tak? Kiedy ci autorzy pewnie będą już dawno emerytami, tak? Zatem nie mamy pewności, czy jest to definicja dobra, ale na pewno najlepsza. Jeśli chodzi o wzorce lekooporności i jej przebieg w życiu przeciętnego pacjenta, to chyba najlepszym porównaniem jest tu porównanie padaczki do przebiegu stwardnienia rozsianego. Mianowicie może to być wzorzec ciągły od początku leczenia, czyli sytuacja, gdy cokolwiek byśmy dali, to nie ma poprawy, tak? Wzorzec zwalniający, gdzie są okresy poprawy, i wzorzec zwalniająco nawracający. Proszę Państwa, kiedyś uważało się, że niektóre łagodne, w cudzysłowie, zespoły dziecięce mogą prowadzić do wyrośnięcia, tak, spadaczki, nawet bez leczenia, jak zespół Rolanda, i takie przypadki znamy. Natomiast teraz się uważa, że wcale tak wesoło nie jest, ponieważ wielu z tych pacjentów rozwija lekooporną padaczkę wieku dorosłego. Mówiąc o postępie w lekooporności, mówimy o tym postępie na dwóch płaszczyznach, mianowicie w zakresie badań nad samym zjawiskiem oporności na leki oraz rozwojem coraz to nowych leków przeciwpadaczkowych. I proszę Państwa, na tych dwóch filarach chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Co generuje lekooporność, dlaczego ona w ogóle powstaje? No mianowicie kilka prac tutaj przytaczam, które być może jakoś rzucają światło, dlaczego w ogóle do lekooporności dochodzi. Pewne uszkodzenia organiczne typu wymienionych tutaj dysplazji korowych, pewnych guzów, które prowadzą do uszkodzeń strukturalnych i utraty na leczenie, są jakby bezdyskusyjnym mechanizmem, bo nie ma co reagować na to, co podajemy, co pacjentowi włączamy, tak? Opisana przez wielu autorów utrata wrażliwości komórek nerwowych na, zwłaszcza komórek hipokampa, tam gdzie są najczęstsze uszkodzenia epileptogenne, na stosowane leki. Co jest przyczyną tej lekooporności? Proszę Państwa, dalsze badania pokazują, że może rozwijać się tak zwana indukowana leczeniem przeciwpadaczkowym lekooporność pod wpływem tego, co pacjentowi włączamy w zupełnie innej intencji, tak? I być może te leki odblokowują pewne geny, których produktem są białka drobnocząsteczkowe, produkty powodujące pogorszenie penetracji leku do mózgu bądź wchodzące w interakcję z tymi lekami. No i skoro tak, to próbuje się za pomocą znanych farmakologicznie środków
szukać sposobu zaradzenia temu, żeby tą penetrację do mózgu polepszyć i na te białka, na małe cząsteczki glikoproteiny P proponuje się verapamil lub probenecyt, które mają poprawiać dostęp leku do obszarów niewrażliwych na niego. Proszę Państwa, jeszcze jeden zespół, bo tu mój przedmówca o wielu takich mówił, zespołach genetycznych, które same z siebie, z własnej natury są związane z lekoopornością. Taki ciekawy zespół kolistego chromosomu 20, dość rzadki, ale chyba warty zwrócenia uwagi z powodu na nowy, może nie nowy, ale zaskakujący patomechanizm neurotransmiterowy. Uważa się, że niedrgawkowe stany padaczkowe, jakie w nim występują, są spowodowane niedoborem transmisji dopaminergicznej i zaczyna się mówić o padaczce coraz szerzej jako o składowej takiego wielkiego zespołu movement disorders, czyli chorób układu ruchowego, oczywiście w cudzysłowie ruchowego, bo tutaj mówimy o napadach nieświadomości, tak? Nie każda padaczka z napadami ruchowymi jest symptomatologią ruchową, musi przebiegać. Tu jest ciekawy przykład, który głośnym echem odbił się w prasie amerykańskiej w 2009 roku. To była grupa pochodzących z Kuby Amerykanek, którym zastosowano fenytoinę. I proszę Państwa, nie wzięto pod uwagę jednego, że mogą mieć odmienny metabolizm za pomocą cytochromu P450. Ten skandal zakończył się w sądach, tam lekarze dostali wyroki, chociaż oczywiście nie działali w intencji zaszkodzenia pacjentom. Okazuje się, że populacja kaukaska ma odmienny garnitur enzymatyczny cytochromu P450 niż na przykład te kubanki z Florydy. I proszę Państwa, szybciutko w Ameryce firmy postarały się o wprowadzenie testów genetycznych, które określają nam z grubsza przynajmniej profil tych enzymów, którymi metabolizujemy leki. Zbliżamy się zatem chyba do ery leczenia szytego na miarę, kiedy pacjent, przychodząc do gabinetu, pokazuje nam swój garnitur enzymatyczny czy genetyczny i mówi: proszę włączyć mi odpowiedni rodzaj leczenia, tak? I proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, test AmpliChip, który kosztuje około $50, w Ameryce zaczyna być coraz częściej stosowany, firma Roche, nie tylko w padaczce, ale również w leczeniu nowotworów, identyfikuje podobno wszystkie istotne z punktu widzenia klinicznego podtypy białaczek i pozwala dobrać właściwy rodzaj chemioterapii. Zatem to taka ciekawostka wdrażania neurogenetyki, tak, do życia codziennego. Proszę Państwa, teraz trochę z neurokardiologii. Jeśli zastosujemy bloker enzymów alfa, beta, 1 adrenergicznych u zwierząt, którym wywołujemy drgawki farmakologicznie, to i same napady, jak i skutki ponapadowych spustoszeń w mózgu są zdecydowanie mniejsze niż u zwierząt, które były pozbawione tego receptora. Może zatem blokada alfa-adrenergiczna za pomocą znanych w kardiologii środków pomoże w leczeniu padaczki. Proszę Państwa, tu z kolei dla neuropediatrów ciekawostka. Istnieją dwa typy genu dla melanokortyny, drugiej w zespole Westa, o którym już słyszeliśmy dzisiaj. Jeden wiąże się z tym, że jest brak, a drugi z tym, że jest bardzo dobra odpowiedź na włączone leczenie sterydami. Jakaś wskazówka kolejna. Kolejny przykład, nocna padaczka płata czołowego.
gdzie mamy do czynienia z mutacjami chromosomów odpowiedzialnych za produkcję receptora cholinergicznego. Proszę Państwa, lekiem z wyboru w tym zespole jest autosomalnie dominujący zespół, jest karbamazepina. I chorzy mogą być albo niewrażliwi, albo nadwrażliwi w zależności od tego, jaki typ tej podjednostki receptora cholinergicznego w mózgu posiadają. Zatem tak ta genetyka i nauki podstawowe wkraczają do praktyki klinicznej. Proszę Państwa, tych prac już wystarczy, bo to tylko jakieś wybrane ciekawostki, natomiast przyjrzymy się paru lekom, takim kamieniom milowym może w ciągu tych 20 lat od wprowadzenia tego pierwszego, o którym wspomniałem. Martin Brody twierdzi, że znów od ery tego nieszczęsnego bromu do wprowadzenia karbamazepiny, czyli to było jakieś no, około 80 lat, skuteczność leczenia wzrosła 6-krotnie. Natomiast od wprowadzenia karbamazepiny do najnowszych leków przeciwpadaczkowych ta skuteczność zwiększyła się tylko o 10%. I proszę Państwa, najbardziej wytrącającym z rąk argumentem, czy w ogóle leczyć, jest brak korelacji satysfakcji pacjenta z kontrolą napadów padaczkowych. To jest wyzwanie dla psychologów społecznych, klinicznych, dlaczego tak jest. Dlaczego oferując pacjentowi lepszą skuteczność, nie mamy większej satysfakcji z leczenia ze strony chorego. Tak? Proszę Państwa, ile można stosować leków? No pewnie tyle, aż w końcu przestanie pacjent mieć napady, tylko jakim kosztem, tak? Dodanie drugiego leku poprawia kontrolę u 10% chorych, czyli jest to liczba zgodna z tym, co powiedziałem o wprowadzeniu najnowszych leków przeciwpadaczkowych od chwili zaistnienia karbamazepiny do dyspozycji neurologów, a dodanie trzeciego leku poprawia o połowę mniej niż podanie drugiego, czyli u 5% pacjentów. Zatem jest to liczba przerażająco nieskuteczna, bo na 100 nowych włączeń trzeciego leku przeciwpadaczkowego mamy tylko odpowiedź u 5 pacjentów, tak? Natomiast 95% dostaje te leki niepotrzebnie, można by taki wniosek wyciągnąć. To są te kamienie milowe ostatnich 20 lat, które były już tu przed chwilą pokazywane przez moich przedmówców i proszę Państwa, wygląda to tak, że łącznie z tymi lekami, które są niezarejestrowane w Polsce, jak zonizamid czy eslikarbazepina, w ciągu 20 lat zostało zarejestrowanych i wprowadzonych do praktyki klinicznej 20 cząsteczek przeciwpadaczkowych. Ktoś policzył, że w związku z tym, biorąc wszystkie możliwe kombinacje leków starej i nowej generacji między sobą, nie wystarczyłoby przeciętnego okresu życia jednego pacjenta chorego na padaczkę na to, żeby wszystkich tych kombinacji spróbować. Mamy 11 grup leków i 11 patomechanizmów ich działania, łącznie ze sterydami w zespole Westa i nowymi lekami, które jeszcze nie weszły do stosowania. I proszę Państwa, nie wiemy, czy w końcu ten złoty środek, czy ten kamień filozoficzny, czy zostanie kiedykolwiek wynaleziony lek, który spełni wszystkie pokładane w nim oczekiwania i będzie to lek idealny, o którym pani profesor Jędrzejczak wspomniała, tak? Tutaj taki krakowski akcent do dyskusji. Proszę Państwa, i teraz dwa słowa o tych. To jest taka propozycja niepoprawnej politycznie nowej klasyfikacji najnowszych leków przeciwpadaczkowych. To są trochę zapomniani bohaterowie, nad którymi trochę trzeba poubolewać, jak nad wigabatryną, bo lek jest bardzo dobry. I cóż by było w leczeniu tego nieszczęsnego zespołu Westa, gdyby nie ona, tak? To, przez co przepadła ten jej niepożądany efekt. Tak naprawdę znacząco
klinicznie ujawnia się tylko u 4% pacjentów, mimo że badania perymetrii wskazują, że nawet u połowy chorych występuje. Natomiast tylko 4% chorych zgłasza ewidentne objawy tego tunelowatego zawężenia pola widzenia. Proszę Państwa, ile takich uśmiechniętych i zdrowych buziek przyszło na świat od chwili wprowadzenia lamotryginy, to pokazują te najnowsze dane opublikowane w północnoamerykańskim rejestrze ciąż u pacjentek z padaczką. Tam na ponad 7,5 tysiąca kobiet uwzględnionych w tym rejestrze wady wystąpiły u leczonych dzieci, u matek leczonych lamotryginą tylko o 2%. I, przepraszam najmocniej, ileż spokojnie przespanych nocy kobiet ciężarnych, tak, po zastosowaniu tych dwóch leków. Jeszcze dochodzą inne społeczne korzyści, bo z czasem zaczęło się okazywać, że leki przeciwpadaczkowe mogą być nie tylko w epileptologii stosowane. Rejestracja i bardzo ceniony przez psychiatrów lek w chorobie afektywnej dwubiegunowej, tak, od kilku lat. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wspomniany rejestr północnoamerykański z 2011 roku, to odsetek tych wad uleczonych matek oxcarbazepiną wynosił, podobnie jak w lamotryginie, tylko 2,2%, tak? Także jest to już prawie ryzyko na poziomie ryzyka populacyjnego, tak? Bardzo niskie. Kolejny zapomniany bohater, który dostał również oficjalną rejestrację poza padaczkową, czyli migrena, tak? Oraz ciekawe doniesienia o tym, jak ogranicza wpływ topiramat, jak ogranicza wpływ na heavy drinking, tak? Czyli na ciężkie nadużywanie alkoholu u pacjentów. To są dane z 2007 roku. Proszę Państwa, dwa leki, bez których współczesne poradnie leczenia bólu by nie mogły istnieć. Niepopularna u nas liryka, czyli pregabalina, i tracąca na popularności gabapentyna, która, zauważcie Państwo, obok wigabatryny, jest na jednej z czołowych pozycji w tej klasyfikacji pod względem tego dążenia do ideału. Tam jest 89% na 100 możliwych. Tak? I kolejna grupa, która błyszczy takim najmocniejszym światłem, tu przepraszam za te opakowania, ale to w takim familiarnym gronie myślę, że zostanie mi wybaczone ich przedstawienie. Niektóre nie mają jeszcze konkurencji, więc tym bardziej się nie boję. Proszę Państwa, czy retigabina podzieli los wigabatryny ze względu na błękitnienie paznokci, skóry, spojówek? Zobaczymy, tak? To się okaże po latach stosowania i po uzyskaniu odpowiednio dużej grupy chorych, u których ten niepokojący objaw niebieskości pewnych części ciała się pojawia. Tutaj rodzina ma się dobrze, prawda? Także nie musimy o ich pozycji jakoś specjalnie dyskutować. Zarówno lewetiracetam, jak i kolejny z tej rodziny lakozamid wskazują, że są lekami i skutecznymi, i bezpiecznymi. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten wspomniany lewetiracetam w tym rejestrze północnoamerykańskich ciąż, okazuje się, że ma 2,5%, 2,5%, jeśli chodzi o odsetek wad u kobiet leczonych. I trzech błyszczących outsiderów, jak ich nazwałem, outsiderów, dlatego że są to leki, proszę Państwa, sieroce. Leki specjalnie wynalezione i wprowadzone do leczenia tak rzadkich zespołów jak olbrzymiokomórkowy gwiaździak w chorobie Bournevilla, tak, o którym
pan doktor przede mną wspominał, lek, który wywodzi się z leków immunosupresyjnych, Everolimus. I proszę państwa, ciekawostka, o czym pan doktor nie mówił, ja sobie pozwolę wspomnieć. Lek został zarejestrowany jednocześnie w całej Unii Europejskiej, jest dostępny w Polsce również. A rejestracja nastąpiła na grupie tylko 48 przebadanych pacjentów, którzy w przeciągu półtora roku nie rozwinęli dalszych powikłań choroby Bournevilla z powodu rozwoju tychże guzów podwyściółkowych, olbrzymiokomórkowych gwiaździaków. Także zwykły lek musi mieć tysiące chorych, tak, o udowodnionej skuteczności, żeby dostać rejestrację. Ten został zarejestrowany tylko na 48 pacjentach. I podobnie stiripentol, czyli lek zarezerwowany do zespołu DRAVE i rufinamid do zespołu Lennox-Gastaut. Proszę państwa, i ostatnia grupa to są wschodzące gwiazdy. Tutaj na tych skomplikowanych wzorach mamy proces rodzenia się tych wschodzących gwiazd. Proszę zobaczyć, że większość nowych leków jest jednak syntetyzowana z tych leków starych, znanych od kilkudziesięciu lat. I leków, które być może zajmą pozycję tych leków obecnie błyszczących. Proszę państwa, już na koniec, ponieważ pan profesor pokazuje mi, że czas przekroczyłem, dwa słowa o tym, żeby jednak dla kontrastu pokazać, że chyba postęp, a być może i przełom w leczeniu padaczki się dokonał. To barokowy opis, jak wyglądał stan padaczkowy u króla Hiszpanii Karola II Habsburga. To były te rody wsobne, proszę państwa. Oni byli obciążeni licznymi wadami genetycznymi i również padaczką. I w czasie porannego golenia, ja może nie będę czytał wszystkiego, bo to, proszę państwa, zastosowano 1000 różnych środków, a uczestniczyło w tym procederze 12 lub więcej przywołanych medyków. Ten stan padaczkowy wystąpił po śnie rannym i proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, gdzie nam do stiripentolu czy rufinamidu w tamtych czasach, tak? Na koniec jako finalne antidotum zastosowano perłowy syrop z wodą amoniakalną oraz 40 kropel wyciągu z czaszki ludzkiej. Nie będę wymieniał, ile tam było różnych ziół, korzeni i innych kwiatów. I proszę państwa, niestety zakończyło się to fatalnie. Myślę, że leki, o których mówimy dzisiaj i te, zwłaszcza te z ostatniego dwudziestolecia, stanowią jednak istotny postęp, a o tym, że tak nie jest, przekona państwa dr Ryż. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Zapraszam kolejnego prelegenta, dr Andrzeja Rysza z poradni przeciwpadaczkowej Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawsko-Medycznego. Wygłosi wykład pod tytułem Padaczka oporna. Jeszcze daleka droga. Z kliniki neurochirurgii jeszcze do tego, no ale już jest podłączone. Ja po tym pesymistycznym wykładzie mam mówić źle, ale będę, jak widzę, mówił dobrze o tym, co nas czeka i postaram się mówić nie tylko o leczeniu farmakologicznym, ale tym, który być może zmieni obraz leczenia padaczki, zmieni trochę ideologię tego leczenia. To pierwsze zdanie chyba jest truizmem, więc nie muszę mówić, co Michael Rogowski miał na myśli, mówiąc, że to jest równie sztuka i wiedza i tak na szczęście jest cały czas w leczeniu padaczki. Definicja była wielokrotnie powtarzana, nie muszę o tym mówić, ale można wyciągać z niej wnioski, że jeżeli jest źle z dwoma lekami, nie z 22 czy 30, to będzie też źle i z dwoma, więc nie ma sensu nadal próbować tych leków i trzeba myśleć też o innych metodach leczenia, o czym też za chwileczkę powiem. Program polega też na tym, że oporność to nie tylko te dwa leki, ale czasami nam się udaje opanować napady, tylko pacjent, jak ja mówię, nie mieści się w drzwiach z tego powodu, że ma takie duże zawroty głowy i cały czas śpi. To też jest lekooporność, należy to też tak traktować, bo tak jak zauważył cytowany wielokrotnie pan Brody, to jeden napad w miesiącu na pewno zły dzień, ale jeżeli cały czas mamy zawroty głowy, to na pewno jest bardzo kiepskie życie.
Jeżeli chodzi o nowe leki, ja tutaj może sprecyzuję, bo ten slajd był kilka razy pokazywany, to przez ostatnie kilkadziesiąt lat, od 1850 roku, bo wtedy był wprowadzony po raz pierwszy, dr Stockelfisch przedstawił na posiedzeniu, nie tak licznym jak się okazuje tutaj, było tylko kilka osób, i Polkok był w stanie, przeglądając te wszystkie doniesienia, stwierdził, że ktoś coś dobrego powiedział i rozpropagował to leczenie. To leczenie było wprowadzone tak naprawdę w 1855 roku. Wprowadzono do pierwszego, jak gdyby w tym pierwszym etapie wprowadzania dość szybkiego leków, aż 22 leki przez tak długi okres czasu, przez ponad 100 lat, potem przerwa, no bo zmieniły się zasady FDA i rejestracji leków i nowe leki, które w tej chwili powstają jak niemalże króliki z rękawa, prawie co roku jeden. Ich ideologia jest, no niestety, ale zbliżona i efektywność jest również zbliżona. Jak ja to udowodnię, że jest tak źle, a powinno być tak dobrze? To ja mówiłem o tym polskim artykule w Neurologii i Psychiatrii Polskiej z 1931 roku, że luminal spowoduje, że chorzy, którzy mają padaczkę, będą mogli iść do wojska. I rzeczywiście tak optymistycznie na to patrzono. To są badania, które były przeprowadzone tylko na kilkunastu pacjentów. Tak wtedy robiono. Kilkanaście osób i lek wprowadzony do leczenia padaczki. Po leczeniu, po wprowadzeniu kilkunastu pacjentów we Freiburgu okazało się, że zaczął się okres bez napadów, czyli lek w 100% w dawce 300 mg okazał się skuteczny u pacjentów, którzy byli w tym ośrodku z ciężkimi napadami padaczkowymi. Jak było dalej? To jest nieopublikowana praca poza taką epokową książce dotyczącą leczenia neurochirurgicznego padaczki. Jest jeden z rozdziałów, który mówi o farmakoterapii opornej na leczenie padaczki. Tutaj 70% pacjentów, tych, którzy uznani byli za oporną na leczenie, udało się dzięki temu, że dobrze leczono lekami, które były do 1954 roku, spowodować, że albo napadów nie było, tutaj nawet 30% ogólnie nie miało napadów, albo spowodować, że napady nie były uciążliwe, czyli był no, sukces. Jak to wygląda teraz? Też wielokrotnie Filipa Kwana artykuł cytowany, gdzie no, 1/3 pacjentów nadal ma napady mimo wielokrotnych prób lekowych, tego już nie będę powtarzał, to już parę razy było mówione. Kolejne próby to są ułamki procent tak naprawdę. Natomiast jak wygląda naturalna historia przebiegu padaczki? Też wielokrotnie cytowany slajd, nie tylko przeze mnie, więc o nim bardzo krótko. Rzeczywiście kilka form padaczek leczy się samo, można byłoby powiedzieć. To znaczy na przykład CAE czy padaczka rolandyczna powinna teoretycznie po iluś tam latach choroby ustąpić. Niekiedy niektóre padaczki ogniskowe czy młodzieńcza padaczka mioklioniczna też dobrze zareaguje na ogół na leczenie. Natomiast pozostałe padaczki to tak naprawdę oporne na leczenie i możemy tylko czekać na nowe leki, być może, i na inne metody leczenia. To nie tylko neurochirurgiczne, ale inne metody, o których będę mówił. Kiedy ja byłbym szczęśliwy, no, gdybyśmy mieli do czynienia chociaż w najbliższych latach z tymi trzema lekami, które są tutaj pokazane. Że tak powiem, wszystkie trzy są obok, tuż za naszymi granicami są dostępne dla pacjentów jako leki trzeciego rzutu. U nas niestety ich nie ma, poza jednym, który okazał się lekiem, no prawie że nie tyle sierocym, ale kalekim i niewielu pacjentów może mieć z niego korzyść. Jeżeli chodzi o nowy lek, który wszedł teraz nie tak dawno, chciałbym pokazać, patrząc na trudności rejestracyjne, jakie są w Polsce, FDA wprowadziło nie tak dawno w październiku nowy lek Parampanel, który jest lekiem no, niezłym, bym powiedział, nie mam żadnego doświadczenia, tylko na podstawie trzech badań klinicznych i tego zdania pani Katz, która jest dyrektorem od spraw produktów neurologicznych, żadnych ma odmów, żadnych tam setek stron, tylko takie sformułowanie, trzy dobre badania, lek wchodzi, no bo chorzy mają napady padaczkowe i to wystarczy. Jeżeli chodzi o ten lek, ja miałbym pewne wątpliwości z racji licznych interakcji, które on ma. Okazuje się, że on jest induktorem cytochromu C450, ma duże interakcje z karbamazepiną, tutaj należy uważać z wieloma innymi lekami, czyli nie jest idealnym lekiem. Jedyny ideał to, że można go stosować raz dziennie, tak jak fenobarbital, ma 56-godzinny okres półtrwania, ale przy karbamazepinie on spada do 20 kilku godzin i powoduje bardzo dużo objawów niepożądanych, senność,
zawroty głowy, dlatego dawane jest zwykle w późnych godzinach wieczornych i obserwowano objawy niepożądane, które są poważnym zagrożeniem dla tego leku. No ale też no, sformułowanie, no, dużo chorych ma nadal napady padaczkowe, musimy coś z tym zrobić i dlatego ten lek jest w Niemczech dostępny, w Ameryce jest dostępny. U nas raczej firma producent tego leku nawet w ogóle nie myśli z wejściem na nasz rynek. Jak wygląda z innymi lekami, które bym chciał widzieć, które są? Ten lek już jest, oczywiście o nim była mowa. Ten niebieski człowiek to pacjent, broń Boże, nieleczony retygabiną, wręcz odwrotnie, leczony azotanem srebra w okresie wczesnowiktoriańskim, też był kolor niebieski. Może ci, co badają ten lek, może by się zastanowili, czy to nie jest jakiś związek. Daje dość liczne, niebezpieczne interakcje. Daje pewne interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi i daje zaburzenia, tak jak ja ten lek stosuję oczywiście, mimo tego, że mówię o nim źle, to jest lekiem, który daje często zaparcia, zatrzymania moczu. Te objawy są przejściowe, no ale cóż, no w padaczce, która ma liczne i częste napady groźne dla życia, nie ma wyboru, taki lek należy stosować. Inny lek, który walczy w tej chwili o rejestrację, też powoduje dość liczne, o refundację, przepraszam, ale w polskich warunkach rejestracja, refundacja, jeżeli nie ma refundacji, to tak jakby nie było rejestracji, bo jest to marginalne zastosowanie tego leku, wykazuje pewne działanie synergistyczne z lekami stosowanymi w AIDS, pewne interakcje z lekami przeciwzapalnymi czy antydepresyjnymi i niewielkie interakcje z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Tutaj to lek, który, o którym wielokrotnie mówiono, być może będzie postępem i tu wieje optymizmem, nie pesymizmem. Natomiast pesymizm znowu z jednego z prominentów Ligi Padaczkowej w jego wystąpieniu na konferencji ELIA w 2010 roku i w późniejszych publikacjach, że może leki nowej generacji, czyli bym powiedział level C, zwiększyły skuteczność leczenia w padaczce ogniskowej. Natomiast jeżeli ogólnionej padaczce mówimy, no to niestety lepszego leku niż kwas walproinowy do tej pory nikt nie znalazł i tutaj postępu w ogóle nie ma. Natomiast jaki jest cel? No, mamy wyleczyć pacjenta, czyli sformułowanie z 50. lat jednego z asystentów Uniwersytetu McGilla, Instytutu Neurologicznego, w tej chwili ma również cechy no, prawdy niekoniecznie objawionej. Uważa się też, że możemy wyleczyć pewne formy padaczki chirurgicznie. To zauważył Jeremy Engel w 1995 roku i można powiedzieć, że w swoich wytycznych ostatnich dotyczących leczenia, rozpoznania zespołów elektroklinicznych i różnych form padaczki, Międzynarodowa Liga Padaczkowa wydzieliła grupy, które mogą być, padacze, które mogą być skutecznie leczone operacyjnie. O tym będę za chwilę mówił. I tutaj takimi sztandarowymi padaczkami jest padaczka MTL, o której kolega wcześniej wspominał, która jest tylko i wyłącznie możliwa do wyleczenia operacyjnie. Padaczka, która jest związana z uszkodzeniem półkuli, z napadami połowiczymi, później ona ewoluuje niekiedy do padaczki typu MTL, tak jak to zdjęcie tej pacjentki naszej, która była operowana, miała tylko i wyłącznie usuniętą przysiadkową część skroni, jest osobą zupełnie zdrową. Hamaratoma, bardzo rzadka forma padaczki, rozpoznana przez, opisana po raz pierwszy w 1995 roku przez, opisana przez Munariego chyba w epilepsji na ten temat i Munari znalazł związek guza w okolicy podwzgórza z hamaratomy z tą formą padaczki oraz zespół Rasmussena, też stosunkowo rzadki, ale z tragiczną formą padaczki. Dzieci nie przeżywały, nieleczone operacyjne, nie przeżywają praktycznie kilku czy kilkunastu lat. Ja tutaj pokazuję przypadek pacjentki, która tak bardzo szybko, która miała napady spada skroniowego, które zaczynały się w przyśrodkowej części płata skroniowego, która miała podejrzenie nie atrofii hipokampa, ale podejrzenie dysplazji korowej, która była również potwierdzona badaniem PET-u, która miała typowe objawy dla padaczki, jednak przy napadzie padaczki typu MTL.
I po operacji, proszę już może przełączyć, tutaj będzie, za chwileczkę będzie blaskanie typowe dla przyśrodkowej części płata skroniowego. To się dość długo będzie utrzymywało, ale nie ma gwałtownych automatyzmów, które by sugerowały początek bocznej części skroni. Ta pacjentka miała badanie z racji lokalizacji, z racji zajęcia lewej skroni, badanie wady na dominację półkulową, która wyszła, dlatego pokazuje dość zadziwiająco i to będzie miało znaczenie w późniejszym ocenie wyników leczenia, miała współdominację półkulową, środek czuciowy był po przeciwnej stronie. Tym niemniej, lecząc operacyjnie, chirurg po kortykografii zdecydował się na wykonanie tylko i wyłącznie resekcji tam, gdzie były zmiany typowe dla dysplazji korowej. W EEG my możemy zdiagnozować, się okazuje, jeżeli robimy badanie inwazyjne, zlokalizować obszar dysplazji, bardzo charakterystyczne wyładowania wieloiglic połączone z czasami z falami teta o charakterystycznym obrazie. Ten obszar był usunięty, ale z pozostawieniem obszaru, którym jednak chirurg nie bardzo dowierzał nam, jeżeli chodzi o rozpoznanie, że psycholodzy nie ocenili zbyt pewnie, że być może mowa jednak o środki czuciowe, mowy są obustronnie, i zrobił taką resekcję, która pozostawiła ośrodki czuciowe. I można powiedzieć tak, że obszar początku napadu był dobrze zdiagnozowany, potencjalny obszar również usunięty na tyle, ile pozwalała na to anatomia i lokalizacja ośrodków czuciowych, ośrodków mowy. Wynik operacji jest dobry, bym powiedział, że nawet bardzo dobry, w świetle tym, co wszyscy mówią. Pacjentka ma od czasu do czasu aury, wrażenia, że coś się dzieje, odczucia to były psychosensoryczne, że coś się dzieje, uczucie lęku, i to jest wszystko. No ale w sensie pełnego zadowolenia, żeśmy zdiagnozowali, wszystko usunęli, tutaj nie ma. Czyli jest sukces, ale pacjentka nadal bierze leki i pewnie będzie brała. Jakie są przyczyny? No tutaj truizmem jest to, co mówiłem przed chwilą, że po prostu obszar resekcji nie obejmował całego potencjalnego obszaru padaczkorodnego, który powinniśmy usunąć z racji obaw, które mieliśmy w czasie operacji, że spowodujemy afazję czuciową, która jest dużym kalectwem dla pacjenta, być może porównywalnym z samą padaczką. Pokazane są tutaj przy okazji wyniki leczenia. Najlepsze wyniki są w przypadku kawernomy, czyli malformacji naczyniowej ganglioblomy, o którym tutaj któryś z kolega wspominał, który jest tak naprawdę miejscem początku napadów, czy też DNT, i dysplazji korowej typu drugiego, zwykle dobrze widocznej w rezonansie 3-teslowym i większym. Natomiast przy innych sytuacjach te wyniki są gorsze. I takie dość negatywne, najbardziej negatywne wyniki, bo takie szukałem długoletnie, są tutaj przedstawione, kiedy w padaczce skroniowej bez lezji te wyniki po latach, po 10 latach mniej więcej od operacji, mogą być sięgać 40%, ale trzeba pamiętać, że ci pacjenci, którzy mają nawroty, to już nie jest oporna na leczenie padaczka. Podobnie i nawet ale gorzej jest padaczce pozaskroniowej, właściwie padaczce poza przyśrodkową części skroni. Wyniki kalozotomii są, że tak powiem, tylko i wyłącznie dotyczą napadów atonicznych i toniczno-klonicznych, i tutaj o tym warto pamiętać. Jeżeli chodzi o inne sposoby postępowania, no bo staramy się coś zrobić, żeby, skoro jest tak dobrze, ale nie aż tak dobrze, to może zrobimy tak, że będziemy robili jakieś minimalne resekcje, niekoniecznie otwierając czaszkę, o czym marzą pacjenci, tylko róbmy coś innego. Więc próba Gamma Knife'u, który funkcjonuje w Warszawie od kilku lat. Gamma Knife jest badaniem, które niesie sobą ryzyko uszkodzenia okolicznych struktur, nie tylko miejsca, skąd się zaczynają napady, czyli okolicy przyśrodkowej skroni, nie tylko hipokampa, ale zakrętu parahipokampalnego. Możemy uszkodzić również drogi, które się znajdują w pobliżu. Tutaj spadek pola jest niestety, pole niezbyt mocno zogniskowane. Czekamy na wyniki, które są w tej chwili prowadzone, badań, które być może nam dadzą jakieś wytyczne, guideline'y dotyczące stosowania Gamma Knife'u w padaczce. Wobec tego, że Gamma Knife powoduje pewne problemy, ja sobie pozwoliłem tutaj zacytować, ja z tym panem Curry rozmawiałem teraz w lipcu w Montrealu, jak przedstawiał tą pracę, i pozwolę sobie to, co on pozwolił mi tutaj pokazać, jest to postępowanie, które oni stosują u siebie w klinice dziecięcej w przypadku rzadkich form padaczki z lezjami, które są padaczkorodne.
Tutaj pokazane są lezje, które najczęściej mogą być stosowane techniką, leczone techniką laserową, o której będę mówił. Technika jest bardzo mało inwazyjna, czyli to, co czym marzą pacjenci, żeby laserem wyleczyć padaczkę, mniej więcej to zaczyna być rzeczywistością. Stosuje się bardzo niewielkie kaniule sterotaktycznie wkładaną do obszaru padaczkorodnego i pokazany jest przykład nawet niedawno operowanej naszej pacjentki z hamaratoma, która była klasycznie operowana, bardzo trudna operacja, obarczona ogromnym ryzykiem. Około 30% pacjentów ma udary. Bardzo często występują objawy związane z zaburzeniami pamięci, tak jakby były uszkodzone obydwa hipokampy, mniej więcej takie są objawy, czyli pamięć krótkotrwała praktycznie nie istnieje. Objawy uszkodzenia podwzgórza, wszystko to są częste powikłania. Ta pacjentka miała udar żylny z przeciwstronną plegią. Na szczęście ona już praktycznie całkowicie prawie ustąpiła, natomiast koszmarne kłopoty z pamięcią są. Gdyby ona była leczona tak, jak proponują w tym ośrodku dziecięcym w Houston, być może byśmy tego uniknęli. To jest przykład tych pacjenta, kiedy laserową techniką o niskim polu laser. Ten laser nie działa jako światło, ten laser działa jako energia, czyli jest to energia rzędu 8 watów, wygrzewa, rozgrzewa okolicę, która ma być uszkadzana i jednocześnie jest cały czas kontrola temperatury tej okolicy. Działa to bardzo krótko, do 50 sekund, tak żeby nie uszkodzić podwzgórza i efekt jest bardzo dobry. Podobnie można postępować w padaczce typu MTL. Oczywiście dyskusja była bardzo duża, głównie Francuzi z ośrodków Grenoble podnosili wrzask niemalże, jak to można bez implantacji elektrod komuś usuwać przyśrodkową część skroni, przecież ta padaczka nadal będzie. I ten pan, o którym mówię, zauważył, no przecież możesz w razie czego później implantować elektrody, tutaj nie ma dużego uszkodzenia i dalej operować. Czyli jak gdyby ta droga otwiera do dalszych operacji. Jeżeli chodzi o inne metody, jeżeli ja mam czas jeszcze, bo... Słucham? Trudno, no ale ja zacząłem za 15, czyli mam trochę mało. Dobrze. To proszę mi 5 dać, to powiem coś więcej. Na temat metod neurostymulacyjnych i powiem o tym, co w tej chwili się kilkanaście godzin temu pojawiło, co może będzie jakąś pierwszą informacją w Polsce. Są to metody neuromodulacyjne, które się stosuje. Stymulacja nerwu błędnego powszechnie znana i powszechnie niestety krytykowana. Natomiast nie zastąpi to oczywiście leczenia chirurgicznego. Głęboka stymulacja w Polsce ostatnio zastosowano w Instytucie Psychoneurologicznym. 4 moich pacjentów miało tego typu stymulatory założone z ciężką padaczką ogniskową, czołową, skroniową. Wynik katastrofalny, bym powiedział, łącznie z powikłaniami, które były, zapalenie opon mózgowych u jednego i krwotok podpajęczynówkowy. Bez efektu. Inne podejście do ogólnionej padaczki w głębokiej stymulacji, być może będzie to skuteczne. No, wiara głęboka nawet pana Obamy w to leczenie, to też niedawny artykuł z New York Timesa, gdzie chce w ciągu 5 lat wydać 70 milionów, ale nie w leczeniu padaczki. Tu chodzi o pacjentów z depresją, pola walki czy objawami depresyjnymi i rozpoznawaniem. Te stymulatory mają być mądre, mają rozpoznawać, że pacjent na przykład ma depresję, czy coś się z nim dzieje. O padaczce tu akurat nie ma słowa. I druga rzecz, która jest bardzo istotna, to ostatnie sformułowanie, guideline ostatnie Amerykańskiej Akademii Neurologii. VNS jest nieskuteczny w leczeniu padaczki dorosłych, natomiast być może, czyli level C, jest skuteczny w leczeniu zespołu Lennoxa-Gastaut i różnych form padaczek dziecięcych. Tam badania były klasy drugiej, trzeciej i właściwie jest to nieefektywne leczenie. Proszę się nad tym mocno zastanowić, tym bardziej, że rezonansu my w Polsce, w szczególności z racji braku pewnych urządzeń do rezonansów, nie możemy wykonać. To pominę, bo to są truizmy, które mówią o problemach z leczeniem padaczki. W przypadku stymulatora nerwu błędnego parkinsonizm, po wyjęciu stymulatora tak wyglądają blizny. To są stymulatory wyjęte w ostatnich latach w naszej klinice. Pacjenci nie prosili więcej o te stymulatory i to, co jest jak gdyby klucz sprawy, czyli RNS, który moim zdaniem jest jedyną metodą, która będzie, ma przyszłość i kilkanaście godzin temu okazało się, że ma przyszłość wielką, dlatego że FDA, to leczenie, to są wstępne prace
profesor Morer, która to w Stanfordzie prowadzi, w tej chwili około z 86 pacjentów było raptomizowanych. Około 1000 było przez ostatnie dekadzie, miała podobne urządzenia implantowane i kilkanaście godzin temu FDA zatwierdziło to leczenie jako skuteczne w padaczce. Czyli mamy drugi gadżet, że tak powiem, po stymulatorze nerwu błędnego, który zatwierdza leczenie, nie głęboką stymulację, o której będzie mowa, tylko RNS, czyli stymulację narządzenia. No i to, co już na samym końcu, na inne podejście, terapię genową, terapię, czyli na tą jak gdyby genetyczno-molekularne podejście do leczenia padaczki, moim zdaniem najciekawszym jak gdyby opcją jest połączenie leczeń chirurgicznych, czyli pewnych gadżetów, które będą implantowane, substancjami, które reagują na różnego rodzaju parametry światła, które będzie podawane. Tutaj jest pokazana wykorzystanie pewnych urządzeń, które w tej chwili się stosuje na modelu zwierzęcym, kiedy uruchamia się pewne cząsteczki w obrębie mózgu poprzez podawanie różnego rodzaju światła o różnym widmie i powoduje się ich aktywację. Być może takie leczenie padaczki będzie skuteczne, czy też tak jak tutaj to, co myśmy badali, przeprowadzali badania na naszych pacjentach w Instytucie Nęckiego, proteaza, matrix metyloproteazy MMP9 i jej inhibitory mogą być targetem przyszłości do leczenia padaczki. Nie tylko to, co mówimy o mechanizmach preczy czy postsynaptycznych mechanizmach błonowych, ale też takie badania mogą być badania mózgu, z fragmentów mózgu po operacji dają takie informacje. Jaką nową ideę? No, zardzewiałą na pewno, ale może kiedyś wyciągniemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu doktorowi. Przekazuję głos głównemu przewodniczącemu. Proszę państwa, dziękuję bardzo za te piękne wykłady i teraz zapraszam do zadawania pytań, do dyskusji. Bardzo proszę. Jeszcze zdążymy na obiad, także jest to dobra wiadomość. Jeżeli nikt się nie zgłasza, to ja tylko taką mam nieśmiałą prośbę jako farmakolog kliniczny. Są dosyć dokładne definicje, na czym polegają działania niepożądane i ciężkie działania niepożądane. Natomiast nie ma definicji, co to są, czym się różnią objawy uboczne, a właściwie są definicje, że to nie jest tożsamo objaw uboczny, a działanie niepożądane. Także jeżeli mógłbym o to nieśmiało prosić, to ponieważ wypowiedzi państwa są instruktażowymi dla wszystkich, w związku z tym taka nieśmiała prośba. Bardzo proszę. Może powiem, co tam w studiach, jak doktor Besarosz, może być znany państwu, zawsze wyrzucał z kolokwium i, że tak powiem, miałem przyjemność wylecieć z kolokwium, kiedy powiedziałem objawy, nie objawy niepożądane, tylko uboczne, wyleciałem wtedy z kolokwium i powiedziałem, to też widać było, że tak zapamiętał pan, tak, że mówił, że w fabryce zbrojeniowej być może miksery to jest produkcja uboczna. Dziękuję bardzo. Powtórzę mu, że odniósł sukces. Bardzo, bardzo proszę. Czy w takim razie organizatorzy chcieliby coś powiedzieć, ponieważ ja jestem wzruszony, że tak. Nie sądzę, że to jednak głód przez państwa przemawia, także to ja dziękuję bardzo w imieniu kolegów i państwa jeszcze raz za te piękne wykłady. No cóż, trzeba podziękować tenorom, że tak powiem, polskiej farmakologii, których tak wprowadziliśmy przewrotnie, że tak powiem, jako śpiewaków operowych, nawiązując do sesji pierwszej. Bardzo serdecznie panom profesorom dziękujemy za... Продолжение следует...